Władze irańskie niejednokrotnie mówiły, że celem jest zniszczenie państwa Izrael. Cała ta retoryka, cała ta ideologia idzie w kierunku takim, że jest to byt nielegalny, powstały w wyniku kolonialnej przemocy i który musi zostać zlikwidowany po to, żeby ludność palestyńska mogła zostać spod tego jarzma wyzwolona. Mówi się o tym, że Hezbollah może mieć nawet 100 tysięcy pocisków rakietowych, czyli znacznie więcej niż Hamas. Ostatnio był przeprowadzony taki sondaż opinii publicznej badający postawy Izraelczyków i jedno z pytań brzmiało, czy siły zbrojne Izraela, przeprowadzając odwet, przeprowadzając działania w Gazie, powinny brać pod uwagę poziom strat wśród ludności cywilnej. Prawie połowa odpowiedziała nie. To nie jest teoria, to jest fakt. No to, że Rosja na tym zdecydowanie korzysta i właściwie wyłącznie korzyści odnosi z tej sytuacji, jest po prostu faktem. Dzień dobry, Patrycjusz Wyżga. Witam i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Didaskalia. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co dzieje się, co działo się i co może się dziać na Bliskim Wschodzie. Zachęcam, by subskrybować kanał, by polubić tę rozmowę i by podzielić się także swoimi refleksjami w komentarzach. Naszym gościem Marek Matusiak, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Jacy są, panie Marku, główni aktorzy sytuacji na Bliskim Wschodzie, tej najnowszej odsłony konfliktu? Spróbujmy naszkicować, kto tam jakie role odgrywa. To jest zawsze problem, jak się mówi o sytuacji na Bliskim Wschodzie, że samo zarysowanie kontekstu jest na tyle długie, że pożera znaczną część każdej rozmowy i tak też jest w tym przypadku. To, co się dzieje teraz, jak wiemy, zaczęło się od ataku ze strony Hamasu 7 października. Hamas to jest ugrupowanie palestyńskie polityczne i zbrojne, które od 2007 roku jakby kontroluje Strefę Gazy. Jest takim de facto władzami tego bardzo niewielkiego terenu. To jest ugrupowanie terrorystyczne? To jest ugrupowanie, które stosuje metody terrorystyczne. Ono posiada też skrzydło polityczne, posiada jakąś ideologię polityczną, posiada struktury administracyjne w Strefie Gazy, natomiast posiada też skrzydło zbrojne i to skrzydło zbrojne, tak, stosuje zdecydowanie metody terrorystyczne. Widzieliśmy to 7 października, ale też w wielu przypadkach wcześniej. Więc no jakby takim pierwszym poruszycielem, jeżeli można tak powiedzieć, tej konkretnej sytuacji był rzeczywiście Hamas, natomiast aktorów jest naturalnie więcej. Po drugiej stronie mamy państwo Izrael i tutaj sytuacja jest dosyć prosta, no bo jest to państwo z władzami, z armią uznane międzynarodowo, to jest jakiś taki jeden skonsolidowany aktor. Natomiast oczywiście mamy też i w ramach tego spektrum palestyńskiego innych aktorów, na przykład autonomię palestyńską, która kontroluje część zachodniego brzegu na mocy porozumień izraelsko-palestyńskich z lat 90. Nie kontroluje całego zachodniego brzegu, ale część, która no, w tej konkretnej sytuacji nie ma może wiele do powiedzenia, bo tak jak powiedziałem na początku, od 2007 roku w Gazie rządzi Hamas i struktury autonomii palestyńskiej nie mają wielkiego wpływu na to, co tam się dzieje. Ale warto mieć na uwadze, że tych aktorów, kiedy mówimy Palestyna, Palestyńczycy, to tak naprawdę mamy na myśli, mówimy o wielu rzeczach bardzo, bardzo różnych. A jak można by zdefiniować Strefę Gazy i jak można by zdefiniować autonomię palestyńską? No, choćby na gruncie prawa międzynarodowego. Czym jest właściwie Strefa Gazy? Czym jest właściwie autonomia palestyńska? Strefa Gazy i Zachodni Brzeg to są dwa terytoria palestyńskie, które były, Strefa Gazy była okupowana przez Izrael od 1967 roku po wojnie sześciodniowej. Zachodni Brzeg okupowany jest do tej pory. Ze Strefy Gazy Izrael wycofał się w 2005 roku, natomiast na Zachodnim Brzegu jest w dalszym ciągu. Pomimo tego, że istnieją właśnie struktury autonomii palestyńskiej, to się po polsku nazywa jakby trochę nieprawidłowo autonomią palestyńską, po jakby w oryginale czy po angielsku nazywa się palestyńską władzą narodową. Natomiast to słowo autonomia może oddaje istotę rzeczy. To nie jest suwerenna władza państwowa, to jest raczej pewien zakres samorządu, który Palestyńczycy na kawałku Zachodniego Brzegu posiadają. Natomiast oczywiście docelowo, przynajmniej takie do tej pory było założenie, na terenie obydwu terytoriów palestyńskich kiedyś w przyszłości miałoby powstać suwerenne, takie z prawdziwego zdarzenia, państwo
państwo palestyńskie. Do tego nie doszło ani na zachodnim brzegu, gdzie ten proces jakby zatrzymał się z różnych powodów w pół drogi, ani nie doszło tego w Strefie Gazy, gdzie w 2007 roku Hamas przejął władzę i do tego czasu mamy do czynienia z taką dwuwładzą po stronie palestyńskiej, z dwoma ośrodkami władzy. A czy są jakieś generalne zasady prawa międzynarodowego, które potrafiłyby nam wyjaśnić niektóre z tych ruchów na przykład Izraela, czy z tych konstruktów? Są jakieś zasady, przepisy międzynarodowego prawa, które by jakkolwiek tłumaczyły albo uzasadniały tego rodzaju ruchy? No to jest specyfika tej sytuacji, że tak naprawdę czego się nie dotknąć, o jakim temacie nie zaczęlibyśmy rozmawiać, to zaraz napotykamy na przeszkody i na fundamentalną rozbieżność, jeżeli chodzi o interpretację podstawowych zjawisk. Z perspektywy zdecydowanej większości świata, to na przykład co się dzieje na zachodnim brzegu, to jest stan okupacji i jakby to... Stan okupacji w świetle prawa międzynarodowego mówi między innymi o tym, że zabroniony jest transfer ludności. To znaczy strona okupacyjna nie może dokonywać zmiany jakby stosunków ludnościowych na okupowanych terytoriach, nie może przywozić swoich obywateli, nie może świadomie dążyć do tego, żeby właśnie te stosunki etniczne na terytoriach okupowanych się zmieniły. I z punktu widzenia zdecydowanej większości społeczności międzynarodowej to tak właśnie wygląda. Tak definiujemy tę sytuację. Natomiast Izrael mówi, że stanu okupacji nie ma. Mówi, że zachodni brzeg jest terytorium spornym, że przed wojną 1967 roku zachodni brzeg należał, czy był pod kontrolą Jordanii. Natomiast jordańska suwerenność nad tym terytorium nie była międzynarodowo uznana za kilkoma wyjątkami. W związku z tym właśnie nie wiadomo, do kogo to terytorium należy. Czyli nikomu niczego nie zabrali. Nikomu niczego nie zabraliśmy. Tak, jest to terytorium sporne. My sprawujemy nad nim kontrolę wojskową, częściowo administracyjną. Jego status zostanie rozstrzygnięty w toku jakichś ewentualnych przyszłych negocjacji. Natomiast dopóki to nie nastąpi, to nie można mówić o stanie okupacji. W związku z tym też rozbudowa osiedli nie jest czymś nielegalnym. Tak jak mówię, my tej interpretacji nie uznajemy, natomiast Izrael ją przyjmuje i zachowuje się zgodnie z nią. Wznosimy się zatem trochę wyżej, spoglądamy już nie tylko tak bardzo lokalnie, a trochę szerzej regionalnie, bo wyjaśniliśmy, Hamas to nie jest tylko organizacja terrorystyczna, czy nie są to tylko ludzie z karabinami, tylko tak. To jest rodzaj administracji także tak. W Strefie Gazy. Ludzie, którzy, nie wiem, udzielają jakichś świadczeń socjalnych na przykład, tak? Jakby całokształt normalnych funkcji państwowych jest pod kontrolą Hamasu od 2007 roku. Ale przedstawiciele Hamasu, czy ci, którzy Hamasem rządzą, mieszkają nie tylko w Strefie Gazy. Kierownictwo polityczne Hamasu znajduje się częściowo przynajmniej poza samą Strefą Gazy, czy w Katarze, czy w Libanie. Przedstawiciele Hamasu też są obecni w Turcji. Natomiast to nie zmienia faktu, że organizacja ma de facto pełną kontrolę nad tym, czy daleko posuniętą kontrolę nad tym, co się w Gazie dzieje i dość takim autorytarnymi metodami tę kontrolę sprawuje. Inne słowo na H, które pojawia się przy okazji dyskusji na temat tego konfliktu. Co to jest Hezbollah? Hezbollah to jest szyickie ugrupowanie w Iranie, sprawuje bardzo, bardzo wpływowe, tak naprawdę mające bardzo jakby daleko posuniętą kontrolę i nad częścią terytorium tego państwa. To jest ugrupowanie polityczne? Tak, ugrupowanie polityczne i zbrojne. To jest taka fuzja, powiedziałbym, religijno-polityczna. I no to jest też taka cecha specyficzna tego regionu, że oprócz aktorów państwowych, do których się przyzwyczailiśmy, tak? Prawda, że mamy Izrael, Liban, Syrię, Jordanię, Egipt, różne inne państwa, no to tutaj tak naprawdę i zwłaszcza w kontekście tego konfliktu niezwykle ważną rolę odgrywają aktorzy niepaństwowi, czyli z jednej strony Hamas, z drugiej strony Hezbollah, z trzeciej strony najrozmaitsze organizacje i milicje proirańskie, ale jednak no, nie będące po prostu pod pełną kontrolą Iranu, czy w Iraku, czy w Jemenie. No w samej Strefie Gazy jest nie tylko Hamas, tam też jest... Palestyński Islamski Dżihad. No właśnie, tak. Także są inne ugrupowania. A dokończając o Hezbollahu.
Tak jak mówię, no to jest organizacja, która w tej chwili no tak naprawdę w jakimś sensie dubluje struktury państwa libańskiego. Czyli z rodowodem w Iranie, ale mówimy o Hezbollahu w kontekście bezpośredniego sąsiada Izraela, czyli Libanu. Tak, tak. Hezbollah jest ugrupowaniem stricte libańskim. Błędem byłoby uważanie, że jest to po prostu marionetka Teheranu. Jest to oczywiście ugrupowanie sojusznicze, bardzo blisko współpracujące, co do zasady dzielące z Iranem taki no, interesy strategiczne, natomiast jest to jednak ugrupowanie autonomiczne, ugrupowanie, które też bierze pod uwagę jakby uwarunkowania lokalne, uwarunkowania libańskie, a nie tylko taką czy inną decyzję podjętą w Teheranie. I które także ma na celowniku państwo Izrael. Tak, no to jest tak zwana oś oporu, jak to strona irańska mówi, która obejmuje i Teheran, i organizacje szyickie w Iraku, i władze legalne, znaczy no legalne, władze, reżim syryjski, i Hezbollah, i organizacje w Jemenie. No to jest jakby taka właśnie ta oś proirańska na Bliskim Wschodzie. I tak jak mówię, każdy z tych aktorów jest do pewnego stopnia autonomiczny, każdy się kieruje własnymi kalkulacjami, własnymi interesami, ale jednak wszystkie je łączy wrogość w stosunku do Izraela. Mhm. Czyli Izrael otoczony państwami arabskimi, które ze strony których co najwyżej może liczyć na zdystansowany, wstrzemięźliwy, zimny pokój. A tak. Na żadną sympatię już nie ma mowy, a wręcz z niektórych stron nawet otwarta wrogość. Znaczy, no, trzeba powiedzieć, że oczywiście państwa arabskie są też pragmatyczne i zdają sobie, jakby istnieje współpraca między Izraelem a Egiptem na wielu poziomach. To nie jest tak, że tutaj nie ma kontaktów. Istnieje współpraca energetyczna, istnieje współpraca polityczna, istnieje współpraca wywiadowcza z pewnością i to dotyczy też innych aktorów arabskich. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że tutaj jakby dokonać też takiego rozróżnienia, że jakby między rządami tych państw, tak reżimami, a nastrojami społecznymi. To znaczy społeczeństwa w państwach arabskich są Izraelowi znacznie bardziej niechętne, bardzo żywiołowo sympatyzują ze sprawą palestyńską i rządy państw arabskich muszą tutaj być bardzo ostrożne, żeby jakby nie narazić się na gniew własnego społeczeństwa. W związku z tym na przykład ta sytuacja, z którą teraz mieliśmy do czynienia, kiedy państwa mające co do zasady poprawne relacje z Izraelem wydawały komunikaty bardzo jednoznacznie antyizraelskie. To mieliśmy z tym do czynienia w przypadku nie wiem, Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy Arabii Saudyjskiej, która nie ma co prawda relacji dyplomatycznych z Izraelem, ale w ostatnich miesiącach toczyły się dyskusje na ten temat. Komunikaty, które te państwa wydawały, były bardzo jednoznacznie antyizraelskie, bardzo jednoznacznie propalestyńskie, nawet w tym pierwszym momencie, kiedy doszło do ataku ze strony Hamasu. Myślę, że należy to właśnie w tym kluczu interpretować, że władze tych państw muszą liczyć się z nastrojami własnych społeczeństw, nawet jeżeli same dostrzegają korzyści z pragmatycznych stosunków z Izraelem. No i na skraju tej łąki, tej polany, nie bezpośrednio na niej, ale tuż obok, wielki dom w postaci Iranu. Jaka jest rola Teheranu w podejściu do Izraela, czy w podejściu sąsiadów Izraela do Tel Awiwu? Ja bym powiedział, że właśnie Iran jest tutaj kluczowym aktorem. Znaczy mimo tego, że jak popatrzymy na mapę, no to Iran bezpośrednio z Izraelem nie graniczy. Mamy po drodze inne państwa arabskie i tak historycznie rzecz biorąc wydawać by się mogło, że ten arabski kontekst jest kluczowy, jest decydujący, prawda? No bo właśnie jak się czyta o historii tej części świata w ostatnich dekadach, czy w drugiej połowie XX wieku, no to głównie pojawiają się aktorzy państwowi arabscy, tacy jak Syria, czy Egipt, czy Jordania. Natomiast w obecnej sytuacji wydaje mi się, że kluczowym aktorem jest właśnie Teheran i jego regionalni sojusznicy, bo pomimo tego, że Iran z Izraelem nie graniczy, to istnieje pewna łączność terytorialna tej, jak mówiłem wcześniej, tak zwanej osi oporu, to znaczy obok na zachód od Iranu mamy Irak, tam mamy bardzo silnych aktorów proirańskich, tak samo jest w Syrii, tak samo jest w Libanie i de facto, nie mówię de jure, ale de facto rzeczywiście ta łączność terytorialna niejako istnieje, bo istnieje taki jakby korytarz tych sił proirańskich, mimo że to nie one są w większości przypadków formalnymi władzami państw, na których działają. A jaka jest
państwowa strategia Teheranu? To znaczy, co chciałby, jaki jest najwyższy czy najważniejszy wyartykułowany czy taki faktyczny cel Iranu? Do czego dąży Iran właściwie? Ja nie jestem iranistą i tutaj muszę się przyznać do ograniczenia własnych kompetencji. Ja oczywiście śledzę wypowiedzi, śledzę politykę Iranu, natomiast nie czuję się... A w kontekście Izraela? Nie czuję się kompetentny. Natomiast niewątpliwie to, co widzieliśmy na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, to sukcesywne wzmacnianie obecności albo sił proirańskich dookoła Izraela, wzmacnianie zdolności ofensywnych, podnoszenie takiego jakby fizycznego, militarnego zagrożenia dla państwa Izrael. Mówi się o tym, że Hezbollah może mieć nawet 100 tysięcy pocisków rakietowych, czyli znacznie więcej niż Hamas. Ile ma Hamas? Czy miał 100 tysięcy Hezbollah, a Hamas? Teraz od początku konfliktu myślę, że wystrzelonych zostało pewnie w pierwszym dniu 3 tysiące. Po pierwszych dwóch tygodniach konfliktu siły izraelskie mówiły, czy władze izraelskie mówiły o 6 tysiącach, więc myślę, że to jest około 10 tysięcy. Myślę, że to jest ten rząd wielkości. Natomiast oczywiście nie wiemy, jak dużo jeszcze tych pocisków Hamas posiada. Natomiast wracając do Iranu, z pewnością to była konsekwentna strategia wzmacniania pozycji regionalnej, wzmacnianie zdolności ofensywnych, grożenie Izraelowi. No i oczywiście władze irańskie niejednokrotnie mówiły, że celem jest zniszczenie państwa Izrael. Czy rzeczywiście w tej sytuacji jest to priorytet Iranu, trudno stwierdzić. Natomiast z pewnością deklaracje tego rodzaju padały i zdolności militarne konsekwentnie były rozbudowywane właśnie w tą stronę. Mhm. Tak. No dobrze, ale co to właściwie znaczy zniszczenie Izraela? Czy Teheran mógłby sobie to tak wyobrażać? Czy te sąsiadujące z Izraelem państwa arabskie mogłyby sobie wyobrażać to w taki sposób, że dokonuje się rozbiór terytorialny Izraela, dzielą się powierzchnią Izraela i mordują wszystkich Żydów, że Żydzi są gdzieś wywożeni, znajdują sobie inne miejsce na tej planecie. Co się mogłoby w kwestii tych deklaracji, opowiadania tej historii o zniszczeniu państwa Izrael, co się mogłoby w praktyce za tym kryć? Oni zdradzają, jak sobie to wyobrażają? Wie pan co, znaczy, tak jak mówiliśmy szereg razy już, nie mówimy tutaj poza Iranem o aktorach państwowych. Mówimy tutaj o aktorach niepaństwowych, o radykalnych ugrupowaniach łączących ideologię religijną ze znaczącym potencjałem militarnym. Jak te deklaracje ideologiczne interpretować, to jest osobne pytanie. Natomiast to, co na przykład zrobił Hamas 7 października, pokazuje, że jednak te deklaracje trzeba brać na poważnie. To znaczy, że to nie jest... Likwidacja państwa Izrael w sensie dosłownym, w sensie likwidacja ludzi. No ja się jakby zatrzymam przed odpowiedzią na to pytanie, bo przyznam szczerze, nie wiem. Natomiast te deklaracje rzeczywiście idą w tym kierunku. Mhm. Oczywiście im zawsze towarzyszy takie zastrzeżenie, że my nie mamy problemu z Żydami jako z ludźmi, czy z przedstawicielami danego wyznania. Tylko z Żydami tutaj. Tak, z projektem syjonistycznym. To jest też taka specyficzna retoryka Iranu i tych sojuszników regionalnych Iranu, że oni nawet nie mówią o Izraelu, tylko mówią o reżimie syjonistycznym. Co to jest projekt syjonistyczny? Projekt syjonistyczny. Tak. No to jest jakby takie ich określenie Izraela, które jakby odmawia Izraelowi państwowości, odmawia Izraelowi prawa do istnienia, sugeruje, że jest to jakiś coś tymczasowego, coś nielegalnego. Sztucznego. Tak. Co I narzuconego. Pozbawione jest prawomocności i narzuconego z zewnątrz. W tym kontekście oczywiście się też mówi o Stanach Zjednoczonych, które tutaj umożliwiają istnienie tego, w cudzysłowie, projektu syjonistycznego. I tak, no cała ta retoryka, cała ta ideologia idzie w kierunku takim, że jest to byt nielegalny, powstały w wyniku kolonialnej przemocy i który musi zostać zlikwidowany po to, żeby ludność palestyńska mogła zostać spod tego jarzma wyzwolona. Żeby można było spokojnie odetchnąć. Proszę Państwa, obiecuję, że my do tych korzeni, bo to przynajmniej z mojej perspektywy niezwykle frapujące, myślę, że Państwa też to nurtuje, geneza
Taka sama geneza tego konfliktu, historia tych ziem, o tym sobie powiemy, ale właśnie od tego są didaskalia. Państwo mieli doskonały przykład w ciągu ostatnich kilkudziesięciu minut, kiedy przychodzą i na tym fotelu przede mną siadają ludzie, którzy mają konkretną wiedzę i tą wiedzą się z Państwem dzielą. Właśnie naszkicowaliśmy sobie, pan Marek to świetnie zrobił, tych kluczowych aktorów na Bliskim Wschodzie. To przejdźmy teraz, panie Marku, bardzo proszę do tych do ostatnich wydarzeń. 7 października, bo i takie opinie słyszałem, pan się niewątpliwie z nimi także spotkał i pewnie państwo też o tym słyszeli, może sami są przekonani, że tak w istocie było. To jest niemożliwe, żeby tak świetnie zorganizowane państwo Izrael, z tak świetnie zorganizowaną polityką bezpieczeństwa, z takim niebywałym doświadczeniem także, z niezwykle sprawnymi służbami bezpieczeństwa, tymi wewnętrznymi, ale także tymi zewnętrznymi wywiadowczymi. No pewnie Mossad, więc wywiad cywilny trochę miał tutaj mniej do gadania niż ten wywiad wojskowy, jak on się nazywa, Aman i Szabak, to są dwie. Tak, no i służba wewnętrzna, czyli Shin Bet, tak. Plus świetnie zorganizowana armia, że oni mają oczy i uszy wszędzie. Poza tym naród, który nam się kojarzy z fantastycznymi startupami technologicznymi, który świetnie sobie daje radę z przeróżnymi urządzeniami dotyczącymi telekomunikacji, IT, no, to też jest rodzaj marki Izraela na świecie. To jest niemożliwe, żeby oni nie wiedzieli, że coś się szykuje. To jest niemożliwe, żeby oni się dali zaskoczyć. Raczej było tak, że z jakiegoś powodu, nie wiem, czy to Bibi Netanyahu nie powiedział o tym ludziom, nie chciał powiedzieć, chciał, żeby jego kraj został zaskoczony. Jak pan podchodzi do tych rewelacji, że Izrael niemożliwe, żeby dał się 7 października zaskoczyć? Myślę, że są zdecydowanie błędne. Nawet najbardziej sprawne pod względem wywiadowczym i najlepiej przygotowane państwo może być zaskoczone. Jakby 11 września, który w tym kontekście jest na wiele sposobów przywoływany, jest najlepszym przykładem tego, że Stany Zjednoczone, mocarstwo, które zwyciężyło w zimnej wojnie i jakby było wówczas w takim być może największym, takim szczytowym momencie swojej potęgi, zostało w ten sposób zaskoczone i tak samo było w przypadku Izraela. Znaczy oczywiście wszystko to, co pan mówił o zasobach, o możliwościach, o doświadczeniu, to jest prawda. Natomiast tutaj rzeczywiście to zaskoczenie było pełne. To takie, te sugestie takie spiskowe, które sugerują, że strona izraelska nie mogła nie wiedzieć, one trochę, to jest takie trochę wyobrażenie, ja to zawsze powtarzam, Federacji Rosyjskiej, tak? To znaczy pionowe... Wszechmocna Rosja, wszechmocny Izrael. To nawet nie o to chodzi. Znaczy raczej takiej pionowej struktury władzy, gdzie każdy rozkaz, niezależnie od tego, jaka jest jego treść, zostanie wykonany bez szemrania i jest ten właśnie aparat państwowy, który jest tak podporządkowany temu jednemu ośrodkowi decyzyjnemu, że niezależnie od tego, jaka decyzja będzie, to i tak właśnie zostanie wykonana. Izrael nie jest takim państwem. Izrael oczywiście można mieć wiele temu państwu zarzucać, natomiast z pewnością jest państwem demokratycznym. Rozkazu o takiej treści, który by sugerował, że powinniśmy dopuścić do takiego ataku, żeby potem móc w odpowiedzi jakiś cel polityczny zlikwidować. Czyli zapłacić krwią naszych własnych obywateli. Nikt by na to nie pozwolił. Znaczy góra, może by nawet szalona góra, gdyby wpadła na taki szalony pomysł, owszem, ale rozumiem, że na jakimś etapie przekazywania tego rozkazu nie. Ktoś by powiedział nie. Nikt by takiego rozkazu nie wykonał, to po pierwsze, i niemożliwe by było, żeby on został utrzymany w tajemnicy. To jest pluralistyczne, demokratyczne społeczeństwo, gdzie, tak jak mówię, no można krytykować Izrael pod wieloma względami, natomiast tutaj wyobrażenie, że coś takiego mogłoby mieć miejsce, jest moim zdaniem zupełnie nieadekwatne do rzeczywistości. Natomiast oczywiście, że doszło do kolosalnej porażki całego aparatu państwa. Moim zdaniem jakby ta porażka wykracza zdecydowanie poza porażkę czy błąd systemu bezpieczeństwa. To nie jest tak, że zawiodły tylko służby, czy zawiodła tylko armia. Moim zdaniem to jest jakby błąd pewnej koncepcji, błąd paradygmatu, błąd sposobu patrzenia pewnych założeń politycznych, które Izrael konsekwentnie w ostatnich kilkunastu latach przyjmował. I te założenia polityczne były takie, to znaczy, że Hamas jest organizacją groźną, ale nie na tyle groźną, żeby trzeba było go zlikwidować. Wystarczy się od niego odgrodzić tą barierą, taką bardzo technologicznie zaawansowaną, która została wybudowana dookoła Strefy Gazy. Mamy system obrony powietrznej, czyli żelazną kopułę, która nas chroni przed tymi okresowymi ostrzałami z tamtego kierunku. Jeżeli potrzeba, no to raz na parę lat
przeprowadzana jest operacja zbrojna, gdzie w wyniku ciężkich bombardowań, a czasami też interwencji lądowej, ten potencjał ofensywny Hamasu jest osłabiany. Taka strategia koszenia trawy. No, to jest w ten sposób nazywane, w taki dosyć powiedziałbym cyniczny sposób, bo w procesie koszenia trawy też to powodowało kolosalne straty wśród ludności cywilnej. Natomiast tak, ta metafora koszenia trawnika rzeczywiście funkcjonowała i założenie polityczne było takie, że to tak może funkcjonować, że my z tym takim poziomem nieokreśloności, niestabilności możemy żyć, że wkraczanie do Gazy i likwidowanie Hamasu byłoby zbyt kosztowne, a tak naprawdę być może jego istnienie jest nawet pod pewnym względem korzystne, bo rozdziela, tak jak mówiliśmy na początku tej rozmowy, zachodni brzeg od Gazy. I daje stronie izraelskiej doskonały powód, żeby w jakimś sensie wymigać się od tej presji na kolejną jakąś odsłonę rozmów pokojowych o utworzeniu państwa palestyńskiego, bo władze izraelskie mogły wtedy otwarcie powiedzieć, no ale z kim, że my mamy rozmawiać? Z Hamasem, z terrorystami, no poza tym kto jest partnerem po stronie palestyńskiej, Palestyńczycy sami się nie mogą dogadać. I to była sytuacja, która do pewnego stopnia była dla Izraela korzystna. Zresztą są cytaty z samego premiera Netanyahu, który otwartym tekstem to mówił, że ten podział jest dla nas korzystny i powinniśmy go utrzymać. I wydawało się, że ten Hamas to jest taki problem, z którym można żyć, którym można zarządzać. Nie trzeba go rozwiązywać, wystarczy go jakby trzymać, mieć pod kontrolą. Zarządzanie ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem. I też założenie było takie, że można Hamas w jakimś sensie przekupić, to znaczy umożliwiając na przykład przekazywanie pieniędzy z Kataru Hamasowi, de facto doprowadza się do sytuacji, kiedy Hamasowi nie opłacałoby się ryzykować, kiedy stawki, to co mogliby stracić, byłoby dla nich zbyt wartościowe, żeby takie ryzyko podejmowali. W związku z tym moim zdaniem to, co stało się 7 października, było właśnie błędem pewnej koncepcji politycznej, za którą poszło odpowiednie ustawienie służb, za którą poszło odpowiednie ustawienie sił zbrojnych. Hamas też w sposób świadomy dezinformował stronę izraelską, podtrzymując to wrażenie, że oni są zainteresowani skoncentrowaniem na samej Gazie, na administracji, na bogaceniu się, że oczywiście raz na jakiś czas postrzelają, wypuszczą jakąś salwę rakietową w stronę Izraela, ale że generalnie rzecz biorąc to jest takie troszkę pro forma. Natomiast uciekło w tym wszystkim gdzieś to, że jakby Hamas jest organizacją z pewną ideologią i że ta ideologia jest rzeczywiście bardzo wobec Izraela jakby taka nonkonformistyczna. To prawda, że 7 października IDF, a więc siły obronne Izraela, były raczej skoncentrowane czy zwrócone twarzą w stronę zachodniego brzegu, a w ostatnich miesiącach, no właśnie mieliśmy do czynienia, spotkałem się z takim opisem sytuacji, że mieliśmy do czynienia z jakimś poluzowaniem w relacjach ze Strefą Gazy, bo pozwolono, Izraelczycy pozwolili na dostęp przede wszystkim do swojego rynku pracy, czy więcej pozwoleń po prostu dla mieszkańców Strefy Gazy na terytorium Izraela, czy na przykład pozwolono wwozić, nie wiem, większą ilość, czy większą liczbę rodzajów różnych towarów do Strefy Gazy, czyli w pewnym sensie nawet doszło do jakiegoś poluzowania niedługo przed 7 października? Tak, tak było. I to był element właśnie tej koncepcji, że pewnymi takimi niewielkimi ustępstwami poprawiającymi sytuację ekonomiczną w Gazie. Na przykład poprzez to, że pewien kontyngent Palestyńczyków stamtąd będzie mógł wjeżdżać na terytorium Izraela i pracować i przywozić pieniądze. Na przykład poprzez właśnie poluzowanie tych regulacji dotyczących tego, co do Gazy może wjechać. To było takie wyobrażenie, że dzięki tego rodzaju metodom, dzięki tego rodzaju środkom, a także tym pieniądzom, które z Kataru do Hamasu płyną, można Hamas jakby sprawić, że oni nie będą zainteresowani, że nie będą zainteresowani konfrontacją, a trzeba powiedzieć, że Hamas w sposób świadomy i konsekwentny to wrażenie podtrzymywał. To znaczy utrzymywał Izraelczyków w tym przekonaniu, że oni co do zasady to się pogodzili z istnieniem państwa Izrael, no że oczywiście na rynek wewnętrzny muszą taką buńczuczną, wojowniczą postawę prezentować, no że raz na jakiś czas dochodzi do jakiegoś ostrzału, ale że ten ostrzał tak naprawdę jest metodą negocjacyjną, że ten ostrzał jest tak naprawdę sygnałem pod adresem Izraela, dajcie nam coś jeszcze, my jeszcze czegoś oczekujemy. I to było wrażenie, które Hamas konsekwentnie, jak się okazuje, bardzo skutecznie podtrzymywał. Izraelczycy w nie uwierzyli. I przy okazji pewnie Hamas wykorzystał to rozluźnienie, na przykład transportując niektóre rzeczy, czy jak ci ludzie, większa liczba ludzi miała możliwość pracy w Izraelu, pewnie zbierała częściowo, niektórzy z nich zbierali jakieś dodatkowe informacje, a te towary, które trafiały do
Strefy Gazy szerszym strumieniem niż wcześniej, też w jakimś stopniu były pewnie wykorzystywane do przygotowywania tego okrutnego planu. Co do tych robotników, no to jest oczywiście taka wersja, którą strona izraelska przedstawia, że oni byli wykorzystywani do zbierania informacji, do przygotowywania gruntu pod ten atak. Ja przyznam szczerze, nie wiem, czy tak było. Potrafię sobie wyobrazić taki scenariusz, ale czy to rzeczywiście miało miejsce, nie wiem. Musimy mieć świadomość, że teraz w czasie trwania tego konfliktu mamy do czynienia z pewną wojną informacyjną, prowadzoną przez wszystkie zaangażowane strony. I myślę, że słuszną, taką zdrową postawą jest przyjmowanie wszystkiego z pewną dozą ograniczonego zaufania. Nie należy wszystkiego odrzucać czy negować z definicji, natomiast co do zasady trzeba jednak być ostrożnym. Ja przyznam szczerze, nie wiem, czy tak to rzeczywiście było z tymi palestyńskimi robotnikami. Mogło tak być, ale no przyjmowanie tego bez zastrzeżeń no rzuca po prostu cień podejrzenia na kilkunastotysięczną grupę ludzi, więc no myślę, że tutaj też należy zachować pewną ostrożność. Jak i w którym momencie dnia dowiedział się pan o tym, co się wydarzyło 7 października? Stosunkowo wcześnie, no ponieważ do moich obowiązków należy śledzenie tej sytuacji w tej części świata, no i jakby mam też taki niezdrowy nawyk nieodłączania się od tego jakby obiegu informacyjnego w weekend, to rzeczywiście dosyć wcześnie rano w sobotę zdałem sobie sprawę z tego, że dzieje się coś nadzwyczajnego, no i kolejne upływające godziny tylko to potwierdzały. Na początku mogło się wydawać, że to jest po prostu więcej tego samego, to znaczy, no bo tych rund starć między Izraelem a Hamasem mieliśmy już wiele. Z sytuacji, kiedy z Gazy w stronę Izraela leciały salwy rakiet, no to już widzieliśmy wielokrotnie i na początku mogło się wydawać, że, no, że to jest po prostu taka sama sytuacja jak z przeszłości. Zaskakująca, bo co do zasady nie było oczekiwania, że Hamas może zaatakować, ale no jakoś tam znajoma i ona jest znajoma i dla osób, które tę część świata obserwują i dla samych Izraelczyków, no bo trzeba sobie zdać z tego sprawę, że alarm rakietowy nie jest czymś nadzwyczajnym. Społeczeństwo izraelskie jakoś no, zdaje sobie sprawę z tego, że to się może wydarzyć. No, każdy dom ze schronem, tak, schrony mają dróg. Schrony, jakby istnieją odpowiednie procedury, społeczeństwo wie, jak się zachować. Wydawało się, że to jest sytuacja oczywiście groźna, ale w jakimś sensie typowa. Natomiast te kolejne upływające godziny pokazywały, że zdecydowanie nie jest to sytuacja typowa, że dzieje się coś nadzwyczajnego. No i te kolejne dopływające informacje pokazywały, że rzeczywiście coś się zawaliło. To znaczy, że ta obrona izraelska rzeczywiście tutaj została sforsowana i dochodzi po prostu do coraz większej masakry ludności cywilnej. Natomiast izraelskie struktury bezpieczeństwa godzinami nie były w stanie na to zareagować. My tam właściwie obserwowaliśmy jakieś takie konwoje pick-upów, które wjeżdżają na terytorium Izraela. To chyba też była pierwsza taka sytuacja, w której Izrael, pierwsza od pewnie dekad, chyba że się mylę, kiedy to Izrael musiał odbijać swoje własne terytorium. Tak, no to mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy przez szereg godzin państwo Izrael nie kontrolowało własnego terytorium. Kiedy ci bojownicy Hamasu wdarli się na ten teren przylegający do Strefy Gazy, czasami na odległość kilkunastu, kilkudziesięciu kilometrów. I to trwało dosyć długo, zanim oni zostali stamtąd wyparci. No, trzeba powiedzieć, że rzeczywiście izraelskie siły zbrojne nie były na taki scenariusz przygotowane. Rzeczywiście, tak jak pan mówi, ich uwaga w ostatnich miesiącach była skoncentrowana gdzie indziej. I zanim w ogóle zdano sobie sprawę z tego, co się wydarzyło, jaka jest skala tego, co się dzieje i zareagowano adekwatnie, to trwało bardzo, bardzo długo. Mobilizacja 300 tysięcy osób, tak? Po stronie Izraela. No nie w tym pierwszym momencie, tak. Natomiast w odpowiedzi na ten atak już dosyć wcześnie stało się dosyć jasne, że ta odpowiedź izraelska będzie zapewne też obejmować komponent lądowy, to znaczy interwencję lądową i bardzo szybko przeprowadzono mobilizację, tak. Mhm. Rozmawiamy w piątek 3 listopada. Jaki jest stan wydarzeń w tej chwili? Znaczy z tego, co pan obserwuje, czemu się przygląda, to na jakim etapie konfliktu, czy właściwie możemy nazwać to wojny,
w tej chwili jesteśmy? Ja bym rozdzielił dwie rzeczy, to znaczy aspekt tutaj ten ściśle dotyczący Izraela i Hamasu i aspekt regionalny. Jeżeli chodzi o tę wojnę między Izraelem a Hamasem, tutaj jest łatwiej stwierdzić, co się tak naprawdę dzieje. Mamy od paru dni do czynienia z izraelską interwencją lądową. Ona przebiega bardzo wolno etapami. Wydaje się, że plan polega na tym, żeby podzielić Gazę na sektory i jakby sektorami z Hamasem walczyć. W pierwszej kolejności dokonano oblężenia miasta Gaza, które jest jakby centrum, stolicą strefy, centrum administracyjnym i tam też... Północna część. Tak, jak twierdzi Izrael, się znajduje jakby taka kwatera główna Hamasu. Wojska izraelskie lądowe wkroczyły od północy i jakby odcięły też od południa, przebiły się do Morza Śródziemnego od południa, odcinając jakby łączność czy komunikację między miastem Gaza. Przede wszystkim tę autostradę, tę drogę, tak, prawda? Tak, tak, główną drogę północ-południe. No i teraz wydaje się, że będą trwały jakby walki w terenie zabudowanym. Na terenie miasta Gaza? Tak się wydaje, tak. Którym towarzyszy nieustający ostrzał artyleryjski, a przede wszystkim naloty. I te naloty to jest coś, co powoduje największy poziom zniszczeń. Mieliśmy w ostatnich dniach do czynienia z dwukrotnymi atakami na osiedle uchodźców w północnej strefie Gazy, które no, te zdjęcia, które potem widzieliśmy, no, są rzeczywiście dosyć wstrząsające, gdzie całe kwartały zabudowy, kilkadziesiąt budynków zostało absolutnie zrównanych z ziemią. Strona palestyńska mówi o 1000 osób zabitych i rannych. A jak to Izrael tłumaczy? Taki atak, taki cel, taki kierunek? Te tłumaczenia są dosyć ogólne i w moim, przynajmniej osobistym odczuciu, bardzo mało przekonujące. Znaczy argument był taki, że gdzieś na terenie tego osiedla znajdował się jakiś bardzo ważny dowódca skrzydła zbrojnego Hamasu, no i że ten cel był na tyle ważny, że przeprowadzono taki atak. I strona izraelska sugeruje, że to pomimo tego kolosalnego poziomu zniszczeń materialnych i liczby zabitych ludzi, wciąż było legalne, ponieważ jakby waga tego celu wojskowego, który w tym ataku miał zostać zlikwidowany, była dostatecznie duża, żeby to uzasadnić. My oczywiście nie możemy tego zweryfikować, natomiast wydaje się, że no, to dosyć mało przekonujące, biorąc pod uwagę rzeczywiście kolosalny poziom strat w ludziach. Natomiast to jest jakby pierwsza część mojej odpowiedzi na pańskie to pierwotne pytanie o to, w jakim punkcie tego konfliktu jesteśmy. Wydaje się, że Izrael będzie prowadził działania właśnie tą metodą, to znaczy bardzo takich zintensyfikowanych bombardowań, tak naprawdę bez przejmowania się za bardzo poziomem strat cywilnych, które to powoduje, i że będzie tą operację prowadził bardzo powoli, bardzo jak gdyby tak etapami, minimalizując poziom strat wśród własnych żołnierzy. To jest, trzeba powiedzieć, że to będzie absolutny z pewnością priorytet, żeby nie narażać własnych żołnierzy za bardzo. W związku z tym wszelkie formy ataku z dystansu, z powietrza, ostrzału artyleryjskiego na pewno będą preferowane i dopiero w taki teren izraelskie siły lądowe będą wkraczać. Natomiast co do tego jakby regionalnego poziomu, to jest to, co budzi tak naprawdę największy, to jest największy znak zapytania i największy nasz niepokój. Jak wiemy, po tym ataku 7 października dosyć szybko Stany Zjednoczone, ale także inni sojusznicy, inne państwa NATO zaczęły przesuwać w region Bliskiego Wschodu, czyli jakby basenu, wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, Zatoki Perskiej, Morza Czerwonego, swoje jakby zasoby wojskowe. Stany Zjednoczone mają już w tym regionie dwie grupy lotniskowcowe. Tak zwane dwie grupy bojowe, czyli lotniskowiec plus całe to otoczenie okrętów wojennych. Tak jest, ale na tym się nie kończy. Też zostały przesunięte lotnictwo wojskowe i transportowe i uderzeniowe i ileś systemów obrony. To jest potężne zaangażowanie. Obrony lotniczej czy przeciwlotniczej, oddziały Marines, oddziały wojsk lądowych. One oczywiście nie są wszystkie u wybrzeży Izraela. One są rozproszone w całym regionie Bliskiego Wschodu. Natomiast rzeczywiście pokazują, jak bardzo Stany Zjednoczone obawiają się scenariusza rozlewania się tego konfliktu
na cały region i jak bardzo zdeterminowane są, żeby temu scenariuszowi zapobiec. Także, tak jak mówiłem, inne państwa NATO, czy Francja, czy Wielka Brytania, czy Niemcy zwiększyły swoją obecność wojskową w regionie i to wszystko ma, jak sądzę, służyć temu, żeby uniknąć scenariusza eskalacji regionalnej, a gdyby ten scenariusz miał się zrealizować, to żeby być przygotowanym na reakcję. Pod największym znakiem zapytania oczywiście stoi reakcja Iranu i jego sojuszników. Ona jak dotąd, rozmawiamy 3 listopada, była raczej umiarkowana. To znaczy, kiedy ten zamach się wydarzył, kiedy ten atak się wydarzył 7 października, nie było pewności, czy to nie jest skoordynowane, czy temu atakowi ze strony Hamasu z południa nie będzie zaraz towarzyszył skoordynowany atak ze strony Hezbollahu, czy innych sił proirańskich. Dochodziło tam do wymiany ognia na północy, ale to nie była żadna... Tak, natomiast jak dotąd poziom tego zaangażowania był bardzo niewielki, natomiast wciąż nie wiemy, czy on nie zostanie zwiększony. Dziś w dniu, kiedy rozmawiamy, przywódca Hezbollahu Nasrallah ma mieć wystąpienie publiczne, pierwsze tak naprawdę od początku tej sytuacji i no, zobaczymy, co on powie. A jego zdanie, czy zdanie kierownictwa Hezbollahu jest tak naprawdę niezwykle, niezwykle w tej sytuacji ważne. Rozumiem, że analityk spraw tego regionu będzie się w to wystąpienie wnikliwie wsłuchiwał. Tak, z pewnością. Mm-hmm. Okej, to ale wracając na chwilę jeszcze, bo o tych konsekwencjach geopolitycznych, czy tych takich regionalnych sobie jeszcze powiemy, bo to rzeczywiście bardzo ciekawe. Natomiast jaki może być, czy może to Izrael komunikuje, jaki jest cel tej odpowiedzi militarnej? Widziałem na przykład takie wizualizacje oficjalne konta chyba Armii Izraelskiej podawały wizualizacje podziemi pod jednym ze szpitali w mieście Gaza, pod którym ma się znajdować z premedytacją, tam oczywiście umieszczone kierownictwo, świetnie przygotowane, bo te podziemia wielostopniowe, dobrze zabezpieczone, kierownictwo Hamasu, centralnie pod szpitalem. Możliwe, że chodzi o to, żeby zlikwidować, nie wiem, wszystkich nawet drobnych milicjantów, bojowników Hamasu. O co idzie Izraelowi w tej takiej ofensywie już lądowej, w tym systematycznym, ale powolnym przemieszczaniu się na terytorium strefy? Wydaje mi się, co do tego materiału, o którym pan wspomniał, on rzeczywiście został opublikowany. Sugeruje, że pod szpitalem jest tak naprawdę to serce takie tak decyzyjne, jest. Operacyjne Hamasu. My tego nie wiemy, więc no, trzeba pamiętać to, co mówiłem już wcześniej, że, wojna informacyjna. Że mamy do czynienia ze stanem pewnej wojny informacyjnej, gdzie obydwie strony jakby podsuwają nam określone interpretacje rzeczywistości, określone wizje rzeczywistości. Tak, no, ale można by się spodziewać, że Izrael bardzo by chciał, żeby to serce przestało bić. Tak, natomiast jakby przechodząc już do odpowiedzi na pańskie pytanie. Generalnie rzecz biorąc, to jest też coś, co nie do końca jesteśmy w stanie zrozumieć. Myślę, że też... Ale co, Benjamin Netanyahu nie powiedział tego światu? Nie powiedział tego nie, swoim nie ludziom? Powiedział tego światu. Strona izraelska celowo i bardzo konsekwentnie ucieka od odpowiedzi na to, jaki jest cel, czy jaka jest, może inaczej, nie jaki jest cel, ale jaka jest wizja Gazy po tym konflikcie zbrojnym. Wydaje się, że też Izrael sam tego do końca jeszcze nie wie, że to jest taki plan, który się trochę rodzi, mówiąc potocznie, na kolanie, że to jest jakiś rodzaj improwizacji, bo ta sytuacja ich zaskoczyła. To nie jest tak, że oni mogli otworzyć szufladę i tam już był gotowy plan działania. No, odwet musi być na pewno silny, to jedno wiedzą i to robią. Cała wizja jakby uregulowania tej sytuacji polityczna też. Wydaje się, że to jest pewien rodzaj kwadratury koła tak naprawdę, bo Izrael chce jednocześnie bardzo wielu rzeczy. To znaczy deklaruje, że celem jest zniszczenie Hamasu w odwecie za to, co się wydarzyło i też po to, żeby upewnić się, że to już się nigdy więcej nie wydarzy. Celem jest upewnienie się, że w ogóle taka możliwość, żeby jakikolwiek atak w kierunku Izraela jeszcze kiedykolwiek się pojawił, żeby tę możliwość usunąć. Ale z drugiej strony Izrael mówi też, że nie chce okupować Gazy trwale, nie chce przejmować odpowiedzialności za życie ponad 2 milionów Palestyńczyków, którzy tam żyją. Są takie pomysły, które, no nie mówi tego premier Netanyahu, ale to one się pojawiają pojawiały w izraelskiej debacie publicznej, taka wizja faktycznego wypchnięcia Palestyńczyków z Gazy na Synaj, wysiedlenia ich. Egipt bardzo tego nie chce. No to po pierwsze byłoby faktycznie czystką etniczną, a po drugie państwa arabskie, zwłaszcza Jordania i Egipt, zdecydowanie są kategorycznie temu przeciwne. Więc ten scenariusz też nie wydaje się prawdopodobny. Więc tak naprawdę trochę nie wiadomo, jakby to miało z punktu widzenia Izraela wyglądać. To znaczy, kiedy oni w jakiś sposób rozbrajają ten Hamas,
Hamas, co też jest samo w sobie jest bardzo trudne, bo tak jak mówiliśmy, Hamas to nie jest tylko skrzydło wojskowe, to jest też skrzydło polityczne. Jak tych ludzi wyłuskać spośród ludności cywilnej, nie dokonując jednocześnie jakiejś kolosalnej masakry, to mnie sobie jest to trudno wyobrazić. No, słyszałem takie opinie, że Hamas jest niemożliwy do pokonania w tym sensie, że to jest w pewnym sensie myśl. Tak, to jest ideologia, która Hamas nam się kojarzy z Gazą, ponieważ od 2007 roku oni tam rządzą, natomiast tak jak rozmawialiśmy wcześniej, Hamas nie jest obecny wyłącznie w strefie Gazy. Jest obecny na zachodnim brzegu i zyskiwał tam w ostatnich latach. Przywództwo jest w ogóle jeszcze gdzieś indziej, tak jak mówiliśmy, w Katarze czy w Libanie. Więc nawet fizyczna likwidacja wszystkich ludzi na terenie Gazy, którzy w tej chwili są Hamasem czy są z Hamasem związani, nie załatwia tego problemu. No, Izrael to deklaruje jako swój cel, ale jednocześnie nie chce Gazy okupować, nie chce nią zarządzać, ale chce mieć kontrolę i pewność, że nigdy więcej żadne zagrożenie stamtąd nie wyjdzie. Więc pojawiają się takie pomysły, myślę, że na zasadzie jakichś takich balonów próbnych, może jakiegoś międzynarodowego zarządu, że może państwa arabskie w koalicji powinny jakiś taki zarząd komisaryczny tam przejąć, że może jakiś międzynarodowy kontyngent wojskowy powinien to stabilizować, ale mnie się to wydaje bardzo trudne do wyobrażenia sobie. No właśnie, to co podpowiada poparta doświadczeniem, wiedzą, intuicja wytrawnego analityka? Czy to jest, panie Marku, tym razem wciąż jednak znane nam koszenie trawnika tyle, że przy samym gruncie, czy to jest wypalanie ogniem trawy, która się już tam nie odrodzi? No, Izrael deklaruje, że to nie jest, że tym razem rzeczywiście robimy coś, czego nie robiliśmy wcześniej. Ja trochę nie bardzo rozumiem, na czym to coś ma polegać, ponieważ no, mamy do czynienia z bardzo brutalną odpowiedzią wojskową. Odpowiedzią wojskową, która tak jak to obserwujemy, de facto nie liczy się albo w bardzo niewielkim stopniu liczy się z poziomem strat wśród ludności cywilnej. I absolutnym brakiem jakiegokolwiek politycznego konceptu na uregulowanie tego konfliktu. A wydaje się, że osiągnąć ten cel, o którym mówi Izrael, to znaczy upewnienie się, że nigdy już żadne zagrożenie z tego kierunku dla Izraela nie wyjdzie, można tylko w dwóch scenariuszach. Albo uregulowania politycznego tej sytuacji, ale takiego pomysłu nie ma i nie ma też po stronie izraelskiej absolutnie żadnej gotowości, żeby rozwiązania polityczne tutaj zastosować, albo jakiegoś rodzaju właśnie czystki etnicznej, po prostu usunięcia problemu Hamasu razem z ludnością, co też nie wydaje się w tej chwili możliwe. I myślę, że ani świat arabski, ani społeczność międzynarodowa, ani nawet Stany Zjednoczone, które bardzo wyraźnie Izrael w tym konflikcie popierają, nie dopuściłyby do tego. Więc wydaje się, że wszystko pomiędzy tymi scenariuszami, znaczy uregulowania politycznego i usunięcia problemu Hamasu razem z ludnością, jest tak naprawdę w jakimś sensie tym samym, co w przeszłości, tylko bardziej. Okay. Bardziej brutalnym, powodującym większy poziom strat, większy poziom rozpaczy i desperacji wśród tych ludzi na miejscu, natomiast absolutnie nie oferuje to żadnego wyjścia z sytuacji. Rozumiem, że tym trudniej analitykowi w Warszawie udzielić odpowiedzi na to pytanie, o co chodzi Izraelowi, że decydentom w Tel Awiwie trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo oni sami pewnie tej odpowiedzi jeszcze nie znają. Myślę, że tak. Znaczy to nie jest przypadkowe, że władze izraelskie unikają jednoznacznie odpowiedzi. Nie pytanie. Mają. To znaczy mówią, że naszym celem jest pokonanie Hamasu, ale, tak zawsze. Ale co to ma znaczyć, jak to ma wyglądać w praktyce i co po Hamasie, nawet jeśli hipotetycznie ten problem udałoby się usunąć, na to władze izraelskie świadomie unikają odpowiedzi i wydaje mi się, że właśnie nie przypadkiem, że to jest, wynika też z tego, że oni sami jeszcze jakby nie mają dobrego pomysłu, że reagują militarnie, bardzo brutalnie, bo musieli zareagować, bo musieli odbudować wiarygodność państwa wobec własnych obywateli, którzy no, zostali zszokowani tą niemocą państwa 7 października. Muszą odbudować wiarygodność Izraela w regionie, bo to oczywiście, co się wydarzyło, bardzo mocno osłabia wizerunek i wiarygodność tego państwa i ten potencjał odstraszania. I myślę, że to przede wszystkim działaniami izraelskimi powoduje. Natomiast co dalej, nie wiadomo.
Też może warto dodać, jaki jest klimat w Izraelu. To znaczy klimat w Izraelu jest absolutnie odwetowy i istnieje przyzwolenie społeczne na bardzo, bardzo brutalną odpowiedź. Ostatnio był przeprowadzony taki sondaż opinii publicznej badający postawy Izraelczyków czy opinie Izraelczyków wobec różnych aspektów tej sytuacji powstałej po 7 października. I jedno z pytań brzmiało, czy siły zbrojne Izraela przeprowadzając odwet, przeprowadzając działania w Gazie, powinny brać pod uwagę poziom strat wśród ludności cywilnej. Prawie połowa odpowiedziała nie, kolejnych 30 parę procent odpowiedziała w niewielkim stopniu. Więc to pokazuje, jaki jest klimat. Oczywiście temu sprzyjają te obrazy, które się ukazują. To znaczy dopiero po kilku tygodniach do nas, a przede wszystkim do społeczeństwa izraelskiego dociera, co się tego 7 października stało. To znaczy poziom brutalności, bestialstwa, celowej maksymalizacji cierpienia ludności cywilnej. To jest klimat, w którym oczywiście społeczeństwo izraelskie teraz żyje, no ale konkluzja jest taka, że rzeczywiście poziom przyzwolenia społecznego na bardzo brutalną i szybką odpowiedź jest bardzo duży i to też jest obecne w elitach politycznych tego państwa. No pewnie jednym z najmniej drastycznych obrazków, jaki widziałem w ostatnich kilkunastu dniach, to jest opowieść ojca, którego akurat nie było w kibucu, który jak opowiadał, zginęła cała jego rodzina, jak opowiadał o swojej 7-letniej córce, to dziękował Bogu za to, że ona nie żyje, mówiąc to z płaczem, bo woli, żeby ona nie żyła, ani żeby ona była gdzieś przetrzymywana w strefie Gazy i przeżywała nie wiadomo jakie tortury. Ale teraz zamykamy oczy, panie Marku, i proszę sobie pozwolić na taki koszmar, rodzaj political fiction. Gdyby świat zamknął oczy właśnie, to Izrael dokonałby czystki? Gdyby nikt nie patrzył i tego nikt nie kontrolował? Tego by najbardziej chcieli? Wie pan co, trudno odpowiedzieć na to pytanie, natomiast z pewnością klimat w Izraelu jest taki, że nie jest to niewyobrażalne. To znaczy jak się patrzy na te wyniki opinii publicznej, jak badania opinii publicznej, jak się słucha wypowiedzi, może nie pierwszoplanowych izraelskich polityków, ale ludzi, członków parlamentu, byłych ministrów, ludzi z tego establishmentu politycznego, to takie hasło o tym, żeby zrównać Gazę z ziemią, że tam nie ma niewinnych w strefie Gazy, że wszyscy są współodpowiedzialni za to, co się wydarzyło. W każdej rodzinie jest jakiś terrorysta albo tak ktoś, jest, kto z terrorystami że trzeba sympatyzuje. Dokonać Nagby 2.0, czyli jakby Nagba to jest to wypędzenie, wygnanie Palestyńczyków w czasie wojny 1948 roku i w jej wyniku, że trzeba wygnać Palestyńczyków z Gazy. No to wszystko jakby pokazuje, jaki jest klimat. Nawet oficjalne wypowiedzi izraelskich dyplomatów też trochę na to wskazują. Jakby w tej oficjalnej retoryce izraelskiej dużo jest mowy o tym, że walczymy z nowymi nazistami, że Hamas to są nowi naziści. I dyplomaci izraelscy mówią otwartym tekstem, na przykład w Wielkiej Brytanii. No, Wielka Brytania walcząc z III Rzeszą dokonała bombardowań Drezna czy Hamburga. Było to tragiczne, ale konieczne do tego, żeby pokonać takiego przeciwnika. Amerykanom z kolei strona izraelska mówi, no wy walcząc z Japonią dokonaliście ataku jądrowego, prawda? Więc jest to z pewnością tok myślenia, który mówi, to co się zdarzyło było tak bezprecedensowe i przeciwnik, z którym się konfrontujemy jest tak bardzo złem absolutnym, że tak naprawdę każdy możliwy środek prowadzący do jego pokonania jest dopuszczalny. Ja, tym bardziej, że jeden z pierwszych komentarzy, jaki płynął z Waszyngtonu, nie pamiętam czy z ust samego Joe Bidena, był taki, że wspieramy Izrael i Izrael może podjąć wszystkie niezbędne ruchy w obronie swojego państwa. To jest jakby doktryna obrony. Izrael w tej chwili się broni, prawda? No właśnie, tylko czy my wiemy, że na pewno chodzi wyłącznie o tę północną część Strefy Gazy. Czy w tej chwili te działania koncentrują się wokół miasta Gaza? Czy to będzie koniec? Czy my się możemy spodziewać działań także na południu? Myślę, że to się nie ograniczy do północnej części Strefy Gazy, bo to z perspektywy izraelskiej niczego nie załatwia. To znaczy usunięcie Hamasu z północnej części Strefy Gazy, pokonanie go tam. Nawet z kierownictwem włącznie. Ale pozostawienie całej reszty Strefy Gazy w stanie takim, w jakim ona jest teraz, nie załatwia izraelskiego problemu, bo Izrael nie graniczy tylko z północnym kawałkiem Strefy Gazy, tylko z całą Strefą Gazy. Więc myślę, że te działania będą po prostu etapami kontynuowane na całym obszarze Strefy Gazy. Myślę, że tak jak mówiliśmy wcześniej, także w takim wymiarze czysto taktycznym czy operacyjnym strona izraelska nie ma jeszcze jakby jasności, jak to będzie przebiegać, bo też to okno możliwości na prowadzenie działań wojennych myślę, że będzie się coraz bardziej kurczyć. To znaczy od tego bardzo szybko przeszliśmy od tego momentu, kiedy świat no, z przerażeniem obserwował to, co się w Izraelu wydarzyło i dosyć
powszechnie odczuwał z Izraelem solidarność. Teraz już parę tygodni później mówimy głównie o stratach cywilnych po stronie palestyńskiej i coraz więcej jest głosów wzywających no, głównych aktorów, przede wszystkim Stany Zjednoczone, do tego, żeby wpłynęły na Izrael, żeby albo przystąpił do zawiesił działania wojenne, żeby ogłoszono zawieszenie broni, no, albo w minimalnym wymiarze, żeby no, nie prowadził tak brutalnych ataków, które prowadzi teraz. I myślę, że w miarę trwania tych działań ta krytyka Izraela będzie coraz silniejsza, w związku z tym Izrael będzie w coraz większym stopniu, przede wszystkim przez Stany Zjednoczone, jakby łapany za rękę. Amerykanie będą im mówili, no nie możecie robić takich rzeczy. Więc myślę, że od tego też dalszy plan działań Izraela będzie zależał. A jaki mógł być cel właściwie Hamasu? To znaczy, czy oni wzięli pod uwagę, że to jest atak samobójczy, że odpowiedź Izraela na tego rodzaju okrucieństwo i tego rodzaju skalę niespotykaną wcześniej, to musi być taka, że właściwie sami na siebie podpisujemy wyrok śmierci. To jest doskonałe pytanie, dlatego że w tym ataku było coś nieracjonalnego. To znaczy on był tak brutalny, tak spektakularnie brutalny, że trudno przypisać temu jakąkolwiek logikę polityczną, jakąkolwiek kalkulację polityczną. Bo i tak naprawdę do tej pory nie ani ze strony Hamasu, ani ze strony nie wiem, obserwatorów, analityków, ja nie spotkałem żadnego przekonującego wytłumaczenia. Bo to rzeczywiście i pod tym względem Izrael ma trochę rację, było coś absolutnie bezprecedensowego. To znaczy nawet w tej niezwykle krwawej historii konfrontacji między Hamasem a Izraelem to było jakby coś z innego porządku. Ten poziom okrucieństwa, takiego konsekwentnego, zimnego okrucieństwa wymierzonego przede wszystkim w ludność cywilną, no to trudno sobie wyobrazić, czemu by to miało służyć. Hipoteza, którą ja jestem gotów rozpatrzeć, to to, że to poszło inaczej niż oni sobie planowali. To znaczy, że oni chcieli się wedrzeć na terytorium Izraela, chcieli zadać straty, chcieli uprowadzić zakładników, natomiast mieli nadzieję, że na tym, że ten sukces tak bardzo zaskoczy Izraelczyków i zwiąże im ręce przez ten fakt, że Hamas będzie posiadał zakładników, że potem nastąpi jakiś rodzaj, oczywiście nastąpi odwet izraelski, ale przede wszystkim Izraelczycy będą chcieli odzyskać tych ludzi i że to nie będzie taka odpowiedź ponad 200 osób na maksymalna, jaką Izrael teraz przeprowadza. I że jakby w toku tej operacji im jakby w cudzysłowie poszło lepiej niż się spodziewali. To znaczy poszło im łatwiej. A możliwe, że oni się dali, że ci poszczególni pojedynczy bojownicy Hamasu dali się porwać swojemu okrucieństwu, że sami nawet nie planowali tego, co robili? To jest coś, co ja dopuszczam, bo tak jak mówię, jeżeli przyjąć, że to, co się wydarzyło 7 października było od A do Z konsekwentnym planem i który Hamas zrealizował w takim kształcie, w jakim chcieli to zrealizować, to z politycznego punktu widzenia nie ma sensu. Chyba żebyśmy przyjęli, że to po prostu miało zademonstrować, że to nie miało doraźnego celu politycznego, tylko miało obnażyć izraelską słabość, miało pokazać, że Izrael nie jest niepokonany, że tego syjonistycznego okupanta można bardzo boleśnie ugodzić i że to było takie, no taki atak, który potem miał inspirować kolejne jakby pokolenia bojowników o wyzwolenie Palestyny i demonstrować im, że jednak można. To jest jakby jedyne wytłumaczenie, które mnie przychodzi do głowy, które jest jakoś w miarę spójne, bo wszystkie te inne wytłumaczenia dotyczące no, czy tego, że oni chcieli zerwać negocjacje między Izraelem a Arabią Saudyjską w sprawie normalizacji, czy że to była zemsta za to, że nacjonaliści, izraelscy nacjonaliści żydowscy wchodzą na wzgórze świątynne i jakby zaczynają coraz bardziej kwestionować muzułmański status tego miejsca, czy że to był odwet za rozbudowę osiedli na zachodnim brzegu. No to wszystko, to by były takie jakieś w miarę zrozumiałe cele polityczne, czy motywacje polityczne. Natomiast one wszystkie nie tłumaczą tego horrendalnego poziomu okrucieństwa, z którym mieliśmy do czynienia. A możliwe, że ktoś do takiego rodzaju działania, czy takiej skali popchnął Hamas, albo nie wiem, czy zmusił Hamas, nakłonił Hamas? Myślę sobie o różnych graczach na mapie świata. Wydaje mi się, że znaczy Hamas jest z pewnością organizacją autonomiczną. Nie jest niczyją marionetką, nie działa na telefon ani z Teheranu, ani z Moskwy, ani z żadnego innego kierunku. Jednocześnie to powiedziawszy, no, rzeczywiście jest tak, że Hamas bez wsparcia nie byłby w stanie z pewnością takiego ataku przeprowadzić. Pytanie, jaki charakter miało to wsparcie? Bo to, że oni otrzymują uzbrojenie ze strony Iranu, że są szkoleni przez Irańczyków, że dostają know-how,
produkcji rakiet, że dostają pieniądze. To wszystko wiemy, natomiast jak daleko idący był ten poziom koordynacji z Irańczykami? Czy Irańczycy wiedzieli dokładnie, co się ma wydarzyć i kiedy się ma wydarzyć i jaki jest plan tego ataku? Tego nie wiemy, więc z pewnością Hamas był i jest przez Iran wspierany, natomiast jaki był poziom tej sprawczości Iranu w tej sytuacji, tego nie wiemy i trzeba powiedzieć, że nawet strona izraelska, która zazwyczaj jest pierwsza do oskarżania Iranu o wszystko, nawet w tej sytuacji oni próbowali raczej ten irański wątek w tym wszystkim wyciszyć, znaczy nie wyeksponowali go. Być może miało to na celu jakby ograniczenie skali tego konfliktu, raczej zademonstrowanie światu, że my samemu Iranowi, że my tylko z Hamasem mamy w tej chwili problem i z Hamasem będziemy walczyć, ale być może to też sprawiało, jakby wynikało z tego, że rzeczywiście to zaangażowanie Iranu nie było aż tak bezpośrednie w przypadku tego ataku. Nie wiemy tego. Jestem w stanie obydwa scenariusze sobie wyobrazić. A spotkałem się z taką opinią, że w zasadzie jeśli chodzi o dalsze czy nawet długotrwałe trwanie tego konfliktu, to w zasadzie nikt już tego nie potrzebuje, żadna ze stron, no bo właśnie Teheran, jakby słyszałem taką opinię, że to tu chodziło rzeczywiście w istocie o to zbliżenie Izraela, a także Stany Zjednoczone. Joe Biden miał uczestniczyć w jakimś szczycie państw arabskich, który ostatecznie nie doszedł do skutku. Ale to już po ataku. Po ataku, tak. No właśnie. Ale do tego nie doszło, prawda? Tak. Nie spotkał się z przywódcami państw arabskich. Że Izraelowi może nie tak bardzo nie zależeć już teraz na kontynuowaniu tej wojny, Hamasowi także. Jedyny gracz, który mógłby liczyć na to, że to będzie trwało i trwało, to jest Moskwa. To jest Moskwa, która liczy na to, że świat odwróci oczy. Oczywiście od Ukrainy. Że skupimy się teraz na Izraelu, na Bliskim Wschodzie, a przede wszystkim, że wysiłek finansowy i wysiłek fabryk zbrojeniowych Sojuszu Północnoatlantyckiego nie będzie teraz przekierowany tak jak do tej pory w stronę Ukrainy. Będziemy mieli spokojniejszą sytuację w Ukrainie. Właśnie będziemy mogli robić to, co chcemy bardziej niż dotąd w Ukrainie, bo świat się skupi na Bliskim Wschodzie. A więc tylko Rosji na tym zależy. Najbardziej. Kupuje pan taką teorię? Znaczy, to nie jest teoria, to jest fakt. No to, że Rosja na tym zdecydowanie korzysta i właściwie wyłącznie korzyści odnosi z tej sytuacji, jest po prostu faktem. To nam nic nie mówi na temat tego, jaki był poziom sprawczości Rosji w tej sytuacji. To nam nie odpowiada na pytanie, czy Rosja maczała w tym palce, mówiąc potocznie, czy nie maczała. Natomiast z pewnością jest stuprocentowym beneficjentem tej sytuacji. Choćby to, że teraz na tym fotelu siedzę ja i ze mną pan rozmawia o Izraelu, a nie rozmawia pan o Ukrainie, no to już samo to pokazuje, że dosyć skutecznie ten kryzys na Bliskim Wschodzie odwraca naszą uwagę od Ukrainy. Nawet tutaj w Polsce, mimo że wydawać by się mogło, że Ukraina jest zaraz za granicą i to jest nasz podstawowy, najważniejszy interes, to jednak mimo wszystko rozmawiamy o Bliskim Wschodzie. No a oczywiście w jeszcze większym stopniu dotyczy to naszego głównego sojusznika, czyli Stanów Zjednoczonych, który w niezwykle dużym zakresie jest w ten konflikt zaangażowany we wspieranie Izraela, bo to jest i wsparcie polityczne, i wsparcie sprzętowe, i przesuwanie tych zasobów militarnych amerykańskich do regionu w ramach polityki odstraszania i też przygotowywanie się na różne scenariusze, łącznie ze scenariuszem jednak kinetycznym, to znaczy udziału w jakichś walkach. Więc to rzeczywiście absolutnie jest w interesie Moskwy. Też jeżeli chodzi o establishment amerykański, kongres na przykład, prezydent Biden dokonał takiej próby połączenia pakietu wsparcia dla Izraela z pakietem dla Ukrainy. Wydawało się, że to jest taki pomysł, żeby przy jednak coraz bardziej niechętnej czy sceptycznej partii republikańskiej zapewnić wsparcie dla Ukrainy. Ten pakiet został rozdzielony, bo sprawa konfliktu na Bliskim Wschodzie jakby w percepcji amerykańskiej, a przynajmniej części amerykańskiego establishmentu jest priorytetowa. To jest pilna sprawa. Ten pakiet dla Izraela, mówi strona republikańska, trzeba przyjąć szybko, a o pakiecie wsparcia dla Ukrainy to my jeszcze porozmawiamy, bo my mamy dużo, dużo zastrzeżeń. No to bardziej już sporo pomogliśmy. I dużo pytań, natomiast ten pakiet 14 prawie miliardów dolarów został na razie w jednej izbie kongresu przyjęty. Zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijać. Natomiast to jest uważane za priorytet. To, co trzeba zrobić szybko. Więc to oczywiście też jest na rękę Moskwy. No, my, proszę Państwa, w programie Lida Skali nie zapominamy o sprawie ukraińskiej, o wojnie rosyjsko-ukraińskiej, o tym barbarzyńskim ataku Rosji na pokojowo nastawionego sąsiada.
Na tym fotelu, na którym siedzi teraz pan Marek, dokładnie wczoraj siedziała ekspertka od spraw rosyjsko-ukraińskich, dziennikarka, która Rosję od 3 dekad zjeździła wzdłuż i wszerz. I myślę, że tę rozmowę będą mieli państwo sposobność zobaczyć za tydzień od teraz. Ale wracam do tego, no bo jak prokurator szuka zabójcy w sprawie kryminalnej, no to zawsze to jakby takim... tropem jest właśnie motyw. No jeżeli mamy zgodę co do tego, że tutaj najbardziej wygrywa Moskwa i ona zyskuje na tym bezapelacyjnie, im dłużej, tym lepiej, no to ja właśnie jako prokurator, skoro tu widzimy tego najbardziej zyskującego, najlepszy motyw, no to też wskazuje tego właśnie inspiratora. Są jakiekolwiek ślady, które mogłyby pokazać cokolwiek o tej sprawczości Moskwy w tym kontekście, jakieś większe zaangażowanie Rosji, służb specjalnych w Strefie Gazy, cokolwiek, czy nic? Moim zdaniem nie ma takich dowodów. Moja generalna uwaga byłaby taka, że jakby jeżeli chodzi o Rosję, jej rolę w świecie, to nie należy jej oczywiście niedoceniać, ona nie należy jej też przeceniać. Co często robimy pewnie. Taka wiara w omnipotencję Moskwy, że Rosjanie wszędzie są, wszystko mogą, są w stanie prowokować kryzysy właściwie na każdym kontynencie, ona też jest niebezpieczna. W tym przypadku, pomimo tego, o czym rozmawiamy, to znaczy pomimo tego, że Moskwa jest jednoznacznym beneficjentem, żadnych dowodów na to moim zdaniem nie ma. Ciekawym wątkiem jeszcze niezbadanym, takim niewyjaśnionym jest to, w jaki sposób Hamasowi udało się oślepić Izraelczyków, bo ta bariera odgradzająca Gazę od Izraela, ona jest bardzo technologicznie zaawansowana w kamery, w najrozmaitsze czujniki, no, które miały ostrzegać stronę izraelską o zbliżającym się ataku. Tutaj Hamas jakoś dosyć skutecznie te zabezpieczenia zneutralizował czy pokonał. To jest taki ciekawy wątek, który no, może sugerować, że jakiś rodzaj takiego bardziej zaawansowanego technologicznie wsparcia z zewnątrz rzeczywiście miał tu miejsce, ale no, ja jak dotąd nie widziałem żadnej sugestii mówiącej, że to konkretnie rosyjski sprzęt mógłby być do tego wykorzystany. Więc wracając do odpowiedzi na pana pytanie, ja żadnego dowodu nie widziałem, a też muszę powiedzieć, że jakby obserwowanie stosunków międzynarodowych jednak podsuwa mi taką myśl, że zawsze istnieje pewien poziom chaosu, to znaczy nieprzewidywalności, to znaczy przede wszystkim tego, że rzeczy dzieją się same z siebie, dzieją się samorzutnie. Nie wszystko musi być gdzieś w takiej czy innej mocarstwowej stolicy zaplanowane przy biurku. Rzeczy po prostu dzieją się dlatego, że się dzieją. Są jakieś uwarunkowania lokalne, jacyś aktorzy lokalni, którzy mają swoje kalkulacje i myślę, że to był też ten case. Poza tym rzeczy w stosunkach międzynarodowych rzeczy rzadko dzieją się na zasadzie takiej prostej zależności, że jeżeli A to B, a jeżeli B to C, a jeżeli C to D. Ona jest znacznie bardziej chaotyczna, znacznie bardziej nieprzewidywalna, nie poddająca się kontroli ta rzeczywistość stosunków międzynarodowych, więc myślę, że to też raczej nastraja mnie dosyć sceptycznie do takich teorii, że to tutaj Moskwa wszystko zaplanowała, uruchomiła, kontrolowała, dała sygnał po to, żeby teraz czerpać z tego zysk. Jasne. Przekonał mnie pan, co nie zmienia faktu, że takie super sprawne na przykład służby specjalne doskonale wykorzystują takie okazje. Jak już się coś dzieje, to potrafią taki przypadek obrócić na swoją korzyść. Myślę też, jeżeli mogę jeszcze coś dodać, jasne. To znaczy, że gdyby ten ślad moskiewski, rosyjski rzeczywiście w tej sytuacji istniał, myślę, że strona amerykańska znacznie bardziej by to eksploatowała. Mieliśmy niedawno wystąpienie prezydenta Joe Bidena, który próbował, jakby no też dbając o to, żeby sprawa Ukrainy nie spadła z agendy, połączyć w jednym wystąpieniu Hamas i Rosję, mówiąc, że to są podobne siły, które nie mogą ścierpieć, nie umieją tolerować demokratycznych państw w swoim otoczeniu, ale no jednak ten link między Hamasem a Moskwą był jednak taki bardzo, bardzo symboliczny. Wydaje mi się, że gdyby strona amerykańska rzeczywiście miała choćby cień dowodu, że tutaj było bezpośrednie zaangażowanie Moskwy, to prezydent Biden miałby znacznie lepszą amunicję, żeby te dwie sprawy połączyć ze sobą i też własną opinię publiczną, opozycję polityczną we własnym kraju przekonać do tego, że to tak naprawdę jest jeden wspólny front walki z tymi zbrodniczymi reżimami. A jaki rachunek? Przede wszystkim za to, co się wydarzyło 7 października, za to zaskoczenie. Pewnie rachunek polityczny zapłaci Benjamin Netanyahu. I jak on w tej chwili jest odbierany przez Izraelczyków? Bo przed chwilą jeszcze mieliśmy niebywałe zupełnie protesty na ulicach. Protesty właściwie... Każda część izraelskiego państwa się buntowała, protestowała łącznie z rezerwistami, z pilotami myśliwców, z funkcjonariuszami służb. Potrafili protestować, potrafili długo protestować, wychodzić na te protesty dzień po dniu, wielotysięczne demonstracje przeciwko temu człowiekowi. Jak się dzisiaj
czyta jego pozycję polityczną i jaki on będzie musiał zapłacić rachunek za to, że jednak został zaskoczony. No, Izrael pod jego przewodnictwem został zaskoczony. Izrael pod jego przewodnictwem, ale to nie jest tylko kwestia tego, że on 7 października akurat był premierem. On był premierem przez zdecydowaną większość czasu od momentu, kiedy Hamas doszedł do władzy. On był autorem tej polityki względem Hamasu. On był autorem tej definicji, tej jakby koncepcji politycznej, że Hamas to co do zasady to nie jest może aż tak źle dla nas i że my sobie z tym Hamasem poradzimy i tak naprawdę to może nawet dobrze, że ten stan dwuwładzy po stronie palestyńskiej istnieje i on za to ponosi zdecydowanie całkowitą odpowiedzialność polityczną. A tak jak mówię, moim zdaniem ta porażka z 7 października przede wszystkim była porażką polityczną. Nie porażką wywiadu, nie porażką armii, ale porażką całej koncepcji politycznej, całej wieloletniej polityki, którą Izrael na tym kierunku prowadził. Więc jego odpowiedzialność polityczna za to, co się stało, jest niewątpliwa. Zdecydowana większość izraelskiego społeczeństwa też tak to postrzega. Nawet wśród jego tradycyjnego elektoratu ten poziom krytyki jest bardzo duży. I no, jest takie oczekiwanie, że on rzeczywiście poniesie tę cenę swojej porażki. Natomiast trzeba powiedzieć, że w Izraelu, trochę tak jak w Polsce, usunięcie urzędującego premiera wymaga nowej większości parlamentarnej, co nie jest wcale takie proste. Więc dopóki nie znajdzie się nowa większość i nowy kandydat na premiera, to premier Netanyahu będzie w dalszym ciągu władzę sprawował, a kadencja parlamentu kończy się dopiero za 3 lata. A jakieś inne rozwiązania? Komisja śledcza na przykład? Komisja śledcza z pewnością w Izraelu powstanie. To jest taka tradycja, że po każdym takim poważnym kryzysie rzeczywiście powstaje komisja, która bada, jak do tego kryzysu mogło dojść. Po wojnie Jom Kippur, o której mówiliśmy wcześniej, taka komisja powstała i rzeczywiście jej wnioski były potem daleko idące i zostały wdrożone. Więc niechybnie taka komisja też w tym przypadku powstanie, natomiast ona nie powstanie w momencie, kiedy prowadzone są działania wojenne. I myślę, że to jest to, co premier Netanyahu próbuje wykorzystać. To znaczy, że pomimo tego, że to on bezpośrednio, i to co do tego nie ma wątpliwości, ponosi odpowiedzialność w każdym wymiarze za to, co się wydarzyło, no to jednak on w dalszym ciągu jest premierem państwa w stanie wojny. On tej odpowiedzi politycznej, odpowiedzi militarnej przewodzi, więc ma nadzieję, że to go w jakimś sensie ochroni przed tymi kosztami, które, no, które powinien, jak się wydaje, ponieść. No tak, no wydaje się, że to jest początek jego końca. Absolutne zaniedbanie, zresztą tak jak pan powiedział, pracował na to latami, czy ta filozofia, czy to podejście, no ale to jest człowiek, który odchodził już nie raz. Znaczy, to jest człowiek, który odchodził i wracał, bez którego właściwie ta najnowsza izraelska scena polityczna wygląda na to, nie może się obyć, choć ciążą na nim niesamowite zarzuty, prawda? Wydawałoby się, że dawno powinien zniknąć. No to jest jedna z takich postaci, która wielokrotnie już była politycznie składana do grobu i on zawsze z tego grobu powstawał. Wydaje się, że to także tutaj nie należy go zbyt szybko spisywać na straty. On na pewno zrobi wszystko, żeby się przy władzy utrzymać, zwłaszcza, że jest to człowiek, który wie, że w momencie, kiedy tą władzę odda, to zwłaszcza po tym, co się wydarzyło teraz, już nigdy do niej nie wróci. Więc to naprawdę będzie jego koniec jako aktywnego polityka, ale też jakby koniec jego dziedzictwa politycznego, no bo on całą tak naprawdę swoją karierę zbudował na tym haśle bezpieczeństwa i sugerował cały czas swojemu elektoratowi, swoim wyborcom, społeczeństwu izraelskiemu, że to on jedyny jest w stanie państwu Izrael to bezpieczeństwo zapewnić, że wszyscy inni politycy to są jacyś tacy podwórkowi gracze, którzy w ogóle nic nie rozumieją, że on jeden może jak równy z równym rozmawiać z największymi liderami światowymi i że to on jeden rozumie kwestię bezpieczeństwa i jest w stanie to bezpieczeństwo Izraelowi zapewnić. Natomiast jak się okazało, 7 października nie jest, więc cały też ten jego dorobek, ta jego legenda stanęła tak naprawdę pod kolosalnym znakiem zapytania, więc myślę, że on będzie za wszelką cenę próbował się na stanowisku utrzymać. Usunięcie go wcale nie będzie takie proste, nawet choćby zdecydowana większość społeczeństwa izraelskiego doszła do wniosku, że należy go usunąć, to wcale może się nie okazać takie proste do zrealizowania. A więc być może to jest człowiek, który ma tyle jakby błędów i czarnych kart na tej swojej politycznej historii, tyle się nie udało, tyle mu się zarzuca, że w tej chwili widzi jakąś szansę na to, żeby te wszystkie karty przewrócić, zamknąć i napisać nowy rozdział, na przykład pod tytułem likwidacja Hamasu. Być może właśnie w tę stronę będzie silnie dążył. Myślę, że tak zwana ucieczka do przodu to jest jedyne, co mu zostało. To znaczy on już wie, że nie może, że jakby to, co się wydarzyło 7 października, tak naprawdę przekreśla w ogromnej mierze jego dotychczasowy dorobek. I jedyną jego szansą na to, żeby się przy władzy utrzymać i w ogóle nie zostać jak gdyby no, skazany
skazanym na infamię, jeżeli chodzi o pamięć Izraelczyków, no to jest to, co jeszcze może zrobić, a nie to, co już zrobił. Mhm. Więc myślę, że to też także, jeżeli chodzi o kształt tej izraelskiej odpowiedzi, jest czynnik, który trzeba brać zdecydowanie pod uwagę. Znaczy osobisty, personalny, polityczny interes premiera Netanyahu. Mhm. Znaczy jakby jest oczywiście interes państwa, jakaś kalkulacja taktyczna, kalkulacja strategiczna, ale osobisty interes Netanyahu z pewnością jest bardzo ważnym czynnikiem, który będzie wpływał na to, co Izrael będzie robił. No bo byłoby to radykalne i strategiczne, byłaby to radykalna i strategiczna zmiana na tej lokalnej szachownicy, i użyję tego określenia, proszę mi wybaczyć, gdyby on to zrobił rzeczywiście, czyli możliwe, że na prywatnym biurku Benjamina Netanyahu leży taka teczka z takim pomysłem i tam ma napisane ostateczne rozwiązanie kwestii Strefy Gazy. Używam tego historycznego porównania. Myślę, że nie należy go używać. Znaczy, może tę analogię zostawmy na boku, bo wydaje mi się, że ona niczemu nie służy. Natomiast jestem przekonany, że strona izraelska rozważa bardzo różne scenariusze w tej sytuacji. Łącznie z takimi maksymalistycznymi. To znaczy, tak jak mówiłem wcześniej, na poziomie retoryki te hasła o tym, żeby zlikwidować Gazę, zrównać Gazę z ziemią, wygnać Palestyńczyków, nie ma tam niewinnych, powtórzymy to, co zrobiliśmy w 1948 roku. One się pojawiają nawet w ustach osób o jakiejś tam pozycji politycznej. Wyciekł dokument opracowany przez coś, co się nazywa Ministerstwo Wywiadu w Izraelu, no, czyli brzmi bardzo groźnie i poważnie. Tak naprawdę jest to mimo nazwy jedno z mniej istotnych ministerstw, mające bardzo mały zakres kompetencji, mały poziom sprawczości, ale jednak oficjalny, jak się wydaje, dokument przedstawiający taki scenariusz tak naprawdę w wysiedlenia przymusowego Palestyńczyków na Półwysep Synaj. Więc ja jestem przekonany w oparciu o retorykę, o nastroje społeczne, o typ argumentacji, który jest używany przez stronę izraelską w publicznych wypowiedziach, właśnie to, co mówiliśmy o tym, że oni walczą z nowymi nazistami, a w walce z nowymi nazistami wszystkie metody są dozwolone, to podsuwa myśl, że rzeczywiście każdy scenariusz tak naprawdę przynajmniej na jakimś etapie był brany pod uwagę. A możliwe, że w Izraelu Benjamin Netanyahu jest jednym z najgłośniej krzyczących, najbardziej jastrzębich jastrzębi, a w dodatku człowiek, który zajmuje najważniejszy fotel w tym kraju. Że to jest taki człowiek, który ma ze względu na swoje osobiste, ze swoją osobistą, prywatną historię i to, co nad nim potencjalnie wisi, no myślę o karze więzienia, tak? To jest możliwe. No, toczą się przeciwko niemu procesy. No właśnie, że w związku z tym to jest człowiek, który być może jest najbardziej jastrzębio nastawiony w całym Izraelu, a może bardzo dużo. On nie jest najbardziej jastrzębio nastawiony, no bo przy całej swojej jakby charakterystyce, orientacji politycznej, też osobistej sytuacji, to jednak nie jest na przykład religijny fanatyk. A tacy w Izraelu też istnieją i na co więcej zasiadają w obecnym rządzie. Ludzie, którzy łączą bardzo taki jakby fanatyzm religijny z fanatyzmem narodowym. Nacjonaliści? Tacy religijni nacjonaliści. Nacjonaliści motywowani jakimś takim mesjańskim wyobrażeniem o przeznaczeniu narodu Izraela. No więc to jest jakby jeszcze większy poziom radykalizmu. Netanyahu jednak jest politykiem kalkulującym, politykiem jakby pragmatycznym. On to wiele razy w przeszłości pokazał, że on jednak pomimo całej tej swojej takiej buńczucznej, konfrontacyjnej, wojennej retoryki pod adresem Iranu na przykład wielokrotnie zachowywał się bardzo, bardzo ostrożnie. Więc i myślę, że on pomimo tej całej swojej bardzo trudnej sytuacji tego zmysłu kalkulacji, pragmatyzmu nie utracił. Mhm. Natomiast z pewnością jest pewną taką specyfiką Izraela, izraelskiej też klasy politycznej, że ludzie, którzy przeszli przez wojsko, którzy na przykład byli wysokimi rangą oficerami czy sił zbrojnych, czy służb, tak naprawdę ze znacznie większym zaniepokojeniem od lat mówili o sytuacji Izraela i to oni tak naprawdę często są znacznie bardziej nastawieni na działanie środkami politycznymi, a nie stricte militarnymi. To jest paradoks, że politycy świeccy, tacy jak Netanyahu, bardzo często mówią o potędze wojskowej Izraela, czy mówili do tej pory o potędze wojskowej Izraela, o tym, jak to Izrael środkami twardego bezpieczeństwa zapewni sobie
pozycje i bezpieczeństwo regionalne. Natomiast ludzie, którzy byli szefami sztabu generalnego, którzy byli szefami wywiadu, czy to wojskowego, czy cywilnego, oni, jakby cała seria takich ludzi mówiła otwartym tekstem, nie możemy polegać wyłącznie na środkach militarnych. Musimy prowadzić jakiś rodzaj dialogu politycznego. Musimy mieć po stronie palestyńskiej partnera. Nie możemy osłabiać autonomii palestyńskiej. To nam zagrozi w dłuższej perspektywie. Netanyahu, zdaje się, ma w swojej biografii kartę związaną z wojskiem, siłami specjalnymi, ale chyba nie tak chwalebną, jakby chciał. Prawda? Nie, no on był rzeczywiście żołnierzem, oficerem jednostki specjalnej. Był w czynnej służbie, to nie był gdzieś tam urzędnikiem wojskowym, czyli tylko absolutnie brał udział w akcjach bojowych, bardzo ryzykownych też. Mhm. Natomiast to jest specyficzne doświadczenie, no bo to jednak była taka elitarna jednostka i on zawsze miał pewien rodzaj takiej nieufności wobec sił zbrojnych jako całości. Uważał, że to jest za duże, zbyt zbiurokratyzowane, zbyt sztampowo myślące, że te takie właśnie mała jednostka elitarna, z którą on miał do czynienia, to jest ten model optymalny działania i w warunkach konfliktu zbrojnego, i w warunkach politycznych. A nie jest tak, że się migał od służby, bo i takie opinie słyszałem. Nie, nie mam podstaw tak sądzić. Że próbował uciekać, jasne. Bardzo mnie to zaintrygowało, jeśli pan byłby tak miły i zechciał nam trochę więcej opowiedzieć, jeśli wiemy coś jeszcze więcej na temat tego planu, który wyciekł, przesiedlenie na Półwysep Synaj. Co o nim jeszcze wiemy? Bo to jest trochę też dla mnie wstęp do pytania o stanowisko i potencjalne zachowanie się w tej sytuacji Egiptu. Co może zrobić Egipt, co robi Egipt teraz i co chciałby Izrael, żeby Egipt zrobił? Ja bym powiedział tak, znaczy nie przywiązywałbym do tego dokumentu zbyt dużej wagi, bo tak jak mówię, jest to jednak dosyć, mimo tej nazwy, bardzo poważne i mało znaczące ministerstwo. To pokazuje nam tylko, czy jakby na razie ja bym to w ten sposób interpretował, że naprawdę wszystkie scenariusze były brane pod uwagę. Natomiast nie wydaje mi się, żeby ten scenariusz rzeczywiście był realny. To był scenariusz faktycznego wypchnięcia ludności palestyńskiej na Synaj. Bo to się wydaje taki naturalny kierunek, właściwie żaden nie jest dobry, ale ten jakiś do zaakceptowania w tym sensie, że z jednej strony mamy morze, z drugiej strony mamy Izrael, który do tej strefy gazy się zbliża, ją okrąża, atakuje z północy i przecina, więc teoretycznie tylko ten Synaj, no w stronę kraju też arabskiego. Znaczy, wydaje mi się, że przede wszystkim nie należy wpadać w pułapkę takiego myślenia, że przesiedlenie 2 milionów ludzi jest czymś naturalnym. No to nie jest naturalne. Mhm. I samo to, że ktokolwiek to rozważał, no już jest, budzi bardzo duży poziom zaniepokojenia. Natomiast no, ta wizja, która się z tego dokumentu wyłania, była taka, że pod hasłem ewakuacji usunięto by ludność palestyńską z Gazy, ona by została skoncentrowana na Półwyspie Synaj, tam by zbudowano przy udziale społeczności międzynarodowej, ale też samego Izraela, szybko jakieś obozy, w dłuższej perspektywie one mogły być rozbudowane do miast. Dla samego Egiptu to by było korzystne, bo Egipt otrzymałby jakiś cały pakiet zachęt finansowych, ekonomicznych, żeby się zgodzić na taki scenariusz, no, że tam na tym Synaju to te wszystkie wysiłki humanitarne mogłyby zostać skoncentrowane i że tam tym Palestyńczykom to by tak naprawdę całkiem przyzwoite warunki stworzono. Natomiast no, trzeba powiedzieć otwartym tekstem, że taki scenariusz jest scenariuszem czystki etnicznej. To nie jest, bo jest to scenariusz trwałego oczyszczenia pewnego terenu z ludności, która tam zamieszkuje. Mhm. Próbuję sobie wyobrazić, to jest niemożliwe. Możemy jedynie próbować się wczuć w sytuację tych ludzi w Strefie Gazy, ale to jest jakieś niebywałe, zresztą chyba czasem się o tym w ten sposób mówiło, jakby rodzaj największego więzienia w tej chwili szczególnie. Nie ma gdzie uciec. Zresztą widzieliśmy jakieś takie próby zatrzymania, zanim do czegokolwiek doszło, ze strony Egiptu, przekraczania granicy. Egipt wyraźnie tego nie chce. Ta część granicy została, zdaje się, wzmocniona, a ci ludzie są w tej chwili w potrzasku. Tak jest. Znaczy, oczywiście Egipt też tego nie chce. Nie chce tego z różnych względów. Po pierwsze, nie ma sympatii do Hamasu. Hamas to jest organizacja religijna, jakby powiązana ideologicznie, historycznie z organizacją Braci Muzułmanów, która, jak wiemy, w Egipcie po arabskiej wiośnie przez chwilę była u władzy, natomiast została obalona przez obecne władze i władze obecne zdecydowanie nie mają wobec tego środowiska, tej ideologii jakiejkolwiek sympatii. Raczej uważają je za zagrożenie i za
za problem, więc władze Egiptu nie mają wobec Hamasu żadnego powodu popierać tej organizacji. No i też oczywiście boją się tego, że wepchnie im się tak naprawdę tych ponad 2 miliony ludzi biednych, zdesperowanych, wygnanych z domu i że to po pierwsze samo w sobie będzie kolosalnym ciężarem, po drugie, że też może zdestabilizować sam Egipt, no bo tak jak mówiliśmy wcześniej, poziom, nawet jeżeli władze poszczególnych państw arabskich z Egiptem na czele mają dosyć pragmatyczne podejście do Izraela, to w społeczeństwach sprawa palestyńska jest niezwykle ważna w dalszym ciągu, więc to by dosyć nieunikniony sposób wywołało destabilizację w samym Egipcie. A jak wiemy, protesty, które się zaczynają od jednego hasła, na przykład obrony ludności palestyńskiej, bardzo szybko mogą się przerodzić w zupełnie inne hasła i w zupełnie inny rodzaj demonstracji, na przykład antyrządowych. Więc to oczywiście dla wszystkich państw arabskich z Egiptem na czele jest niezwykle ryzykowny scenariusz, zwłaszcza, że wiadomo, że to ewentualne, hipotetyczne nowe miejsce osiedlenia ludności z Gazy na Synaju, no to by tylko powiększyło te problemy, które teraz istnieją w Gazie, to znaczy biedę, frustrację, poczucie wykorzenienia, gniew, skłonność do jakby taki grunt dla rozwoju organizacji radykalnych. No, żadne państwo nie przyjmie dobrowolnie tego rodzaju problemu na swoje barki i tak samo jest z Egiptem. Nie wiem, czy uda mi się namówić na to wyważnego analityka, który waży słowa, odpowiedzialnego za słowa, ale spróbuję. Ile procent daje pan takiemu scenariuszowi, że ten konflikt się rozleje poza Strefę Gazy, że stanie się konfliktem regionalnym? Dzisiaj 3 listopada. Bardzo jest mi trudno odpowiedzieć. Więcej czy mniej niż 50%? Jest to bardziej prawdopodobne czy mniej, że ten konflikt, że pojawią się działania kinetyczne w innej części niż tylko Strefa Gazy? To jest bardziej czy mniej prawdopodobne? Jakby ten poziom, liczba zmiennych tutaj jest bardzo, bardzo duża, bo mamy do czynienia i z tym, co się może wydarzyć w świecie arabskim. To znaczy mówiliśmy już, szereg razy mieliśmy do czynienia z protestami, które wybuchały po tym, co się w Gazie działo. Więc to może być taka, a problemów społecznych, politycznych w państwach otaczających Izrael nie brakuje. Więc to może być jakiś zaczyn destabilizacji. To jest scenariusz, który potrafimy sobie wyobrazić, którego prawdopodobnie bardzo ciężko ocenić, ale on jest zdecydowanie prawdopodobny. No i przede wszystkim to, jak się zachowa Iran i jego sojusznicy. Jeżeli, no bo do tej pory ta odpowiedź była taka bardzo, powiedziałbym, wyważona, to znaczy dochodziło do strzałów północnej granicy Izraela, natomiast można powiedzieć, że to jest symulowanie odpowiedzi. To jest takie bicie piany, pokazywanie tak, absolutnie my się solidaryzujemy z naszymi palestyńskimi braćmi, wspieramy ich walkę, natomiast robimy to w bardzo kontrolowany, w bardzo ostrożny sposób. Po to, żeby nie przekroczyć jakichś linii i żeby to się właśnie nie przeszło już w etap konfliktu regionalnego. Mhm. Natomiast na pewno w Teheranie i we wszystkich jakby tych centrach, tych powiązanych z nim organizacji, no trwa jakiś rodzaj kalkulacji w tej chwili. To znaczy, jak tę odpowiedź sformułować. Oczywiście, jak wykorzystać tę sytuację? Bez precedensu. Oczywiście przyłączenie się do tego konfliktu byłoby też dla nich skrajnie ryzykowne. To znaczy sytuacja, kiedy Izrael cieszy się poparciem Stanów Zjednoczonych, kiedy Stany Zjednoczone mają w regionie, wzmocniły swoją obecność bardzo znacząco, kiedy właściwie otwartym tekstem mówią, że przyłączą się do walki, jeżeli strona proirańska miałaby tutaj przejść do ofensywy, no to też oczywiście podnosi cenę takiej decyzji, tak? To znaczy wtedy można by mieć obawę, że rzeczywiście potencjał na przykład Hezbollahu w Libanie no stanie się celem ataków amerykańskich. Mhm. To oczywiście powstrzymuje, jakby bardzo wpływa na kalkulację tej proirańskiej osi. Myślę, że hamuje tę odpowiedź. Natomiast do jakiego wniosku oni dojdą? Jak sobie te koszty skalkulują? Jakie scenariusze oni wymyślą? To jest trochę poza naszą wiedzą. To się pewnie kształtuje w tej chwili. A czy obecność w pańskiej ocenie, ta wzmocniona obecność Amerykanów, tych dwóch lotniskowców, tych dwóch grup bojowych w regionie, to jest raczej no właśnie profilaktyka, pokazanie siły obecności. Jesteśmy tu, jesteśmy gotowi, gdyby coś miało się innego wydarzyć, więc jesteśmy tu po to, żeby to się nie rozlało? Czy to jest raczej odpowiedź na informacje, które oni już mają i wiedzą, że coś się może
wydarzyć i dlatego tu jesteśmy? Wydaje mi się, że to jest raczej to drugie. To znaczy, że to nie jest tylko demonstracja, że ilość tych zasobów, tego sprzętu, tego personelu, który został przesunięty w bardzo krótkim czasie w region Bliskiego Wschodu i to w różne części, jakby i na Morze Śródziemne, i na Morze Czerwone, i do Zatoki Perskiej, i do Arabii Saudyjskiej, i do obiektów amerykańskich w Syrii czy w Iraku, no to pokazuje, że Stany Zjednoczone się jakby bardzo konkretne scenariusze rozważają rozwoju tej sytuacji. To nie jest przesunięcie w ramach demonstracji jednej grupy lotniskowcowej po to, żeby pokazać, jesteśmy. To jest już, wydaje mi się, że te jakby rozważanie tych scenariuszy schodzi na znacznie bardziej konkretny poziom. Więc mamy i właśnie systemy obrony powietrznej służące i do obrony sił amerykańskich w regionie, i do obrony na przykład instalacji naftowych w Arabii Saudyjskiej. Mamy oddziały Marines, które, jak można sądzić, mogą być przygotowywane na przykład do ewakuacji ludności. Więc wydaje się, że to już są konkretne scenariusze, a nie tylko taka ogólna demonstracja. Mhm, czyli bardzo konkretna wiedza pewnie, którą Amerykanie mają. No dobrze, ale to się jakby cały czas kształtuje i zobaczymy, w którą stronę to się potoczy. A jaka jest metodologia walki, jak się rozwija ten skrót IDF, Wojsk Obrony, to są Wojska Armia Obrony Izraela. Armia Obrony Izraela. Na przykład przykuwa uwagę tych, którzy widzą jakieś pojedyncze obrazki, nietypowy sprzęt jak na wojsko, jak na armię, buldożery. Do czego Izrael wykorzystuje buldożery? To są, zdaje się, maszyny, które idą w pierwszej linii teraz, kiedy pojawiają się na terytorium Strefy Gazy. Tak, one służą do walk w środowisku miejskim. One jakby poszerzają, przygotowują grunt pod użycie sprzętu pancernego i piechoty. Usuwają, mają jakby doprowadzić do sytuacji, w której nie zminimalizowane zostanie zagrożenie tymi ładunkami wybuchowymi zdalnie uruchamianymi, ale też jakby poprawiają przegląd pola, przegląd sytuacji. Ja sam nie jestem specjalistą od spraw wojskowych, więc mogę to opowiedzieć tylko na takim bardzo ogólnym poziomie, ale tak, no to jest element takiej stałego modus operandi izraelskich sił zbrojnych w terenie miejskim. No jak wiadomo, teren miejski jest szczególnie trudny. Zwłaszcza tak gęsty, jak w Strefie Gazy, zwłaszcza bardzo tak gęsty, gęsto zabudowany. Pamiętam, że kiedyś czytałem jakąś wypowiedź amerykańskiego wojskowego, który prowadził działania w Iraku właśnie w systemie, w środowisku miejskim i on powiedział, że działania w takim miejscu sprawiają, że jakby rzeczywistość nabiera czwartego wymiaru. To oprócz tych wymiarów, tych trzech wymiarów, w których my normalnie myślimy o rzeczywistości, pojawia się też wymiar czwarty, czy to przejść między budynkami, czy jakieś tuneli, to znaczy ten wróg, ten przeciwnik w takich warunkach może się pojawić tak naprawdę z każdego kierunku. Więc ten sprzęt, o którym pan wspomniał, jest jednym z wielu elementów mających zminimalizować ryzyko dla żołnierzy, dla piechoty i dla wojsk pancernych. A propos tuneli, to jest trochę tak, że Izrael walczy w pewnym sensie z państwem niewidzialnym, ze strukturami niewidzialnymi, ze strukturami podziemnymi, bo zdaje się, że te rakiety, które przecież nie są to gotowe rakiety kupowane przez Hamas gdzieś na świecie, oni je budują sami na terytorium Strefy Gazy, składają z innych elementów i robią to wszystko pod ziemią, tak? W dużej mierze, tak. No to znaczy one są rzeczywiście produkowane w dużej mierze na miejscu z wykorzystaniem irańskiego know-how, które Iran im przekazał, z wykorzystaniem ewentualnie czasami jakichś przemyconych komponentów, natomiast zdecydowanie większość z nich wyprodukowana jest na miejscu i rzeczywiście te warsztaty, te zbrojownie, czy jakkolwiek to nazwać, mają się znajdować wedle tych informacji, które strona izraelska podaje, właśnie w tym niezwykle rozbudowanym systemie tuneli, który został, no, jakby istnieje pod Strefą Gazy. Gdzie chowają się wyłącznie członkowie Hamasu? Zdaje się, tam ludność cywilna nie ma wstępu, co pewnie jest jakimś mocnym argumentem w dyskusji, kiedy Izraelczycy bronią się przed atakami świata, który mówi, no atakujecie cywilów. Oni często, tak jak pan powiedział, gdzieś tam wśród tych cywilów znajdują się członkowie Hamasu. Hamas trochę sam wybiera sobie taką formę obrony.
tworząc tarczę z ludności cywilnej. Znaczy my inaczej nie możemy, bo to jest cena, którą Hamas świadomie płaci, tak? Czy otaczając się ludnością cywilną, bo ludność cywilna nie ma możliwości, żeby się schować pod ziemią, tam się chowają tylko bojownicy Hamasu, a Hamas też często ma swoje miejsca, no właśnie, na przykład gdzieś w okolicach obozu dla uchodźców czy w szpitalu. Tak jest do pewnego stopnia, znaczy no nie do pewnego stopnia, tak po prostu jest. To znaczy Hamas rzeczywiście jest organizacją skrajną, organizacją ideologiczną, która w imię prowadzenia tej walki jest gotowa poświęcać ludność cywilną. To znaczy jakby poziom strat wśród ludności cywilnej Hamasu aż tak bardzo nie interesuje. I Hamas też niewątpliwie świadomie umieszcza elementy struktury wojskowej bezpośredniej bliskości, czy czasami pod obiektami cywilnymi. Nie możemy tego zweryfikować, to znaczy tych konkretnych przypadków. Kiedy Izrael na przykład mówi, że pod szpitalem Shifa w mieście Gaza znajduje się centrum dowodzenia Hamasu. To jest ta wizualizacja. To jest ta wizualizacja, o której mówiliśmy wcześniej, to nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, czy tak rzeczywiście jest. Natomiast takich poszlak, takich cząstkowych informacji pokazujących, że rzeczywiście umieszczanie obiektów wojskowych w terenie zabudowanym ma miejsce, co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że to wszystko, jakby nawet jeżeli uznamy, że Hamas rzeczywiście jest organizacją, która no, nie dba o życie własnej ludności i świadomie naraża ją na straty, to jakby w świetle prawa międzynarodowego, w świetle prawa konfliktów zbrojnych nie zwalnia Izraela z jego własnych zobowiązań w tej sprawie. Oczywiście nam jest dosyć łatwo mówić i jakby przywoływać te zasady i te pryncypia prawa konfliktów zbrojnych, a Izrael musi je jakoś w praktyce rywalizować. Natomiast no, to już mówiąc wprost trochę nie jest nasz problem. To znaczy to jest problem armii izraelskiej, władz izraelskich, jak te działania prowadzić, żeby jakby pozostawać w zgodzie z tymi zobowiązaniami, które na nich ciążą. A czy możliwe, czy można tak powiedzieć, że armia izraelska tym razem zachowuje się także w tym sensie nietypowo, że niespecjalnie dba, przepraszam, że tak mówię, to proszę to natychmiast skorygować, jeśli tak nie jest, o własnych ludzi, o zakładników. No bo wcześniej chyba bywało tak, że to zawsze było tak, że to dobro ludzi porwanych jest najwyższym celem i robimy wszystko, żeby odzyskać przywrócić, czy przyciągnąć do domu, przywieźć do domu naszych ludzi, że tym razem jest inaczej, że oni godzą się nawet z takim kosztem, na przykład poprzez bombardowanie, że tam jest ponad 200 osób, tak, których przetrzymują w strefie Gazy bojownicy Hamasu, że tym razem godzimy się nawet z takimi stratami, wcześniej nie do pomyślenia. Znaczy z pewnością nie jest tak, że oni się nie liczą z życiem zakładników. To jest bardzo ważna sprawa, za którą też władze obecne są bardzo krytykowane, że one mało mówią, mało informują opinię publiczną. Rodziny przede wszystkim, tak, co zamierzają zrobić, żeby tych ludzi odzyskać. Myślę, że Izrael się znalazł w sytuacji naprawdę bez wyjścia tutaj. To znaczy te modele z przeszłości, kiedy można było miesiącami negocjować warunki zwolnienia pojedynczego żołnierza i oddać w zamian za to ponad 1000 więźniów palestyńskich, no tutaj jest nie do zastosowania. To znaczy inna dynamika sytuacji, oni nie mogli sobie pozwolić na to, żeby teraz jakby nic nie zrobić, wstrzymać odwet i negocjować i skupić się na negocjowaniu z Hamasem zwolnienie zakładników. Choć być może Hamas na to liczył. Myślę, że Hamas na to liczył i to jest jeden z tych elementów, gdzie się zdecydowanie przeliczył. Wydaje mi się, że teraz jakby ta odpowiedź izraelska biegnie wielotorowo, to znaczy na pewno toczą się rozmowy między innymi za pośrednictwem Kataru w sprawie zwolnienia zakładników. Natomiast działania wojskowe prowadzone są równolegle do tego też, jak deklarują Izraelczycy, żeby zwiększyć presję, zwiększyć ciśnienie na Hamas, pokazać im, że Izrael no jakby nie powstrzyma się, nie wstrzyma swojej odpowiedzi do momentu, kiedy zakładnicy zostaną zwolnieni. W związku z tym też stawki się zmieniły i że już nie rozmawiamy o wymianie jeńców za jeńców, tylko na przykład może o tym, że wstrzymamy na chwilę bombardowania albo że może dopuścimy do wjazdu takiego czy innego transportu humanitarnego czy transportu paliwa przede wszystkim. Jakby i wprowadzamy Prowadząc tę odpowiedź militarną, Izrael też zyskuje jakby dodatkowe karty w tych negocjacjach. Więc wydaje mi się, że to po prostu te modele zachowania z przeszłości były nie do zastosowania w tej sytuacji. A dlaczego Stany Zjednoczone tak silnie stoją u boku Izraela? Skąd jest ta moc tego sojuszu? To jest taki, no,
absolutnie zawsze stoimy za Tel Awiwem, zawsze wspieramy Izrael. Skąd jest ta moc sojuszu? Co ich tak spaja? Wydaje mi się, że jakby powody z różnych poziomów, jeżeli tak można powiedzieć. Z pewnością jest tak, że Izrael nie jest dla Stanów Zjednoczonych partnerem łatwym, ale jednak jest partnerem no jakoś tam stabilnym, tak? To znaczy to jest rzeczywiście w tym całym bardzo niestabilnym otoczeniu bliskowschodnim takie państwo, z którym Izrael, Amerykanie mogą się porozumieć, z którym współpracują na bardzo wielu polach, które jest jakby stałym elementem takiego porządku tego regionu, jeżeli chodzi o amerykańską wizję świata. Natomiast jakby z takiego poziomu może bardziej politycznego należy sobie uświadomić jedną rzecz, to znaczy, że Izrael rzeczywiście ma bardzo szczególny, czy stosunki z Izraelem mają rzeczywiście bardzo szczególny status w amerykańskim życiu politycznym. Ja bym nawet posunął się tak daleko, że powiedział, że to nawet nie do końca jest polityka zagraniczna, to w pewnym sensie jest polityka wewnętrzna. To znaczy jest to sprawa na tyle ważna dla amerykańskiego elektoratu i to wbrew naszym wyobrażeniom wcale niekoniecznie dla diaspory żydowskiej, czy dla amerykańskich obywateli pochodzenia żydowskiego, także dla wielu nieżydowskich Amerykanów, na przykład pewnych grup ewangelikalnych, bardzo licznych w Stanach Zjednoczonych. Wspieranie Izraela, takie konsekwentne, prawie że bezwarunkowe wspieranie Izraela jest absolutnie elementem ich politycznego credo. To jest sprawa, która dla nich jako amerykańskich wyborców jest niezwykle istotna. I oni oczekują od swojego rządu, żeby ich rząd działał w tej sprawie po ich myśli. I myślę, że to jest też jeden z tych powodów. To znaczy, że żaden amerykański polityk nie może sobie pozwolić tutaj na chwiejność, bo natychmiast by się naraził na zarzuty pozostawiania naszego najważniejszego, kluczowego, regionalnego sojusznika w potrzebie. I to jest zupełnie inna sytuacja niż tak naprawdę w przypadku chyba jakiegokolwiek innego państwa. Znaczy, że relacje amerykańsko-izraelskie rzeczywiście mają absolutnie uprzywilejowany status i nawet właśnie wykraczają poza to, co nazywamy polityką zagraniczną. To jest element polityki wewnętrznej. To się pojawia w wyborach amerykańskich. Amerykańscy prezydenci budują na tym swój wizerunek, swoją pozycję. Muszą, każdy pretendent do stanowiska prezydenta Stanów Zjednoczonych musi się w jakimś sensie uwiarygodnić, pokazać, że on jest lojalnym sojusznikiem państwa Izrael. Każdy, kto by próbował tutaj jakoś balansować, może no narazić się właśnie na zarzut tego, że najważniejszego regionalnego sojusznika porzuca, czy zostawia w potrzebie. I na koniec, proszę Państwa, historia. Odrobina historii i być może takie pytanie, na które Państwo cały czas czekają podczas tego naszego długiego spotkania, ale ono mnie też zastanawia i frapuje, ale nie codziennie mam możliwość, by zadać to pytanie osobie, która kompetentnie może na nie odpowiedzieć. O nienawiść chciałbym zapytać panie Marku na koniec i właściwie może ten ostatni wątek zacząć takim pytaniem. Kto w zasadzie na tych ziemiach jest bardziej u siebie, historycznie patrząc, a kto jest bardziej obcy? To jest pytanie, które oczywiście zawsze w tym kontekście się pojawia i które oczywiście obydwie, czy wszystkie zainteresowane strony są niezwykle na tym sfokusowane. Znaczy, kto ma lepsze historyczne prawa do tej ziemi. Wydaje mi się, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o nas, o obserwatorów zewnętrznych, to pytanie tak naprawdę nie ma znaczenia. Że jakby ważny jest, ja za chwilę wrócę do tego wątku historycznego, ale chciałbym powiedzieć, jaki jest mój punkt widzenia w tej sprawie. Bardzo proszę. To znaczy, że ta historia paradoksalnie jest kompletnie bez znaczenia. Znaczenie ma to, że na tym bardzo niewielkim terytorium, bo to jest w sumie jakby łącznie Izrael, Strefa Gazy, Zachodni Brzeg, to jest 10 razy mniejsze niż terytorium Polski i to jeszcze grubo mniejsze. Mieszka mniej więcej podobna liczba Żydów i Arabów. Jeżeli chodzi o stronę żydowską, to tam zdecydowana większość tych ludzi nie tylko się urodziła w Izraelu, jakieś 80% to są ludzie urodzeni w Izraelu, ale w wielu przypadkach to są ludzie, którzy już od szeregu pokoleń tam mieszkają. Więc tak naprawdę mamy do czynienia z dwiema populacjami, dwiema grupami etnicznymi, no, które tam po prostu fizycznie istnieją i którym jednej i drugiej należy się bezpieczeństwo, należy się prawo do samostanowienia, należy się uznanie ich praw i tak dalej, i tak dalej. I w tej sytuacji dochodzenie, kto tak naprawdę ma historycznie lepszy tytuł do tej ziemi, jest bez znaczenia. Ważne jest to, że ci ludzie tam istnieją i należy im się spokój, bezpieczeństwo, godność i uznanie ich jakby praw narodowych. Natomiast
W momencie, kiedy wkraczamy na grunt rozważań historycznych, tak naprawdę wchodzimy trochę w zestawioną na nas pułapkę, bo od którego momentu byśmy nie zaczęli odpowiadać na to pytanie, to zawsze któraś strona nas oskarży, że od złego momentu na nie odpowiadamy. Że można jeszcze czegoś, bardziej się cofnąć że w czasie, można się tak? cofnąć jeszcze bardziej w przeszłość, albo że czegoś nie uwzględniamy. Tak naprawdę to tutaj ta opowieść historyczna jest niezwykle instrumentalizowana w tej sytuacji. Bo z jednej strony i tak naprawdę z punktu widzenia jednej i drugiej narracji ta druga grupa nie ma prawa obecności na tej ziemi, bo jeżeli weźmiemy obecność, jakby tą narrację z strony żydowskiej, ideologię sionistyczną, no to ona, jak wiemy, odwołuje się do najdawniejszej historii, do historii biblijnej. Mówi, że istnieje coś takiego jak taka moralno-polityczna ciągłość narodu żydowskiego, który no, został wygnany ze swojej historycznej ojczyzny, ale no, wysiłkiem całego narodu na nią powrócił i że to tak naprawdę strona żydowska ma mocniejszy, starszy mandat do tych ziemi. To jest na przykład taki cytat, mogę przywołać, obecna pani ambasador Izraela w Wielkiej Brytanii, pani Tzipi Hotoveli, która no teraz jest właśnie ambasadorem, natomiast parę lat temu była deputowaną do Knesetu, wiceministrem spraw zagranicznych, takiej bardzo buńczucznej, nacjonalistycznej linii. Krzyczała kiedyś w Knesecie do posłów z partii arabskich, że jesteście złodziejami historii, że wszystko jest nasze. Ziemia jest nasza, królowie są nasi, prorocy są nasi, zabytki są nasze. Wszystko, do czego wy aspirujecie, to tak naprawdę to ukradliście. I wymachiwała w Knesecie takim nacjonalistycznym gadżetem, taką niby książką, która na okładce miała napisane historia narodu palestyńskiego, a w środku były puste kartki, pokazująca, że wy nie macie historii, nie macie prawa historycznego do tej ziemi. To oczywiście jest jakiś taki nacjonalistyczny pogląd w Izraelu. To nie jest tak, że wszyscy Izraelczycy tak twierdzą, ale ten element myślenia, że nasze prawo jest starsze, silniejsze, jest tam silnie obecny. To nawet widać wśród imigrantów. Czasami ja się dosyć dużo zajmowałem badaniem tej imigracji z byłego Związku Radzieckiego. Ludzi, którzy czasami w bardzo niewielkim, znaczy ich pochodzenie żydowskie na przykład jest w 1/4, mają żydowskie korzenie i ci ludzie przyjeżdżają i bardzo szybko dochodzą do wniosku, że to oni tam są ludnością rdzenną, a nie ta ludność arabska. Więc istnieją, nie będę mówił, że nie będę sugerował, że większość, ale istotne części izraelskiego społeczeństwa, które rzeczywiście w ten sposób myślą, że to odwołanie do najdawniejszej historii, do czasów biblijnych, tak naprawdę nawet ludziom, którzy urodzili się zupełnie gdzie indziej i niedawno do Izraela przyjechali, daje lepszy mandat do tych ziem i do wszystkiego, co się na niej znajduje, niż Arabom. Natomiast z drugiej strony... No właśnie, do drugiej strony przechodząc, przepraszam, że przerwę, ale rozumiem, że oni w ten sposób to tłumaczą, że oto po II wojnie światowej ma miejsce pewna sprawiedliwość dziejowa i my właśnie wyczekiwanego momentu dotrwaliśmy i oto dokonała się ta sprawiedliwość dziejowa i oto jest państwo Izrael w tym miejscu biblijnym. Akurat z II wojną światową to nie ma aż tak wiele wspólnego. Znaczy ten ruch sionistyczny zaczął się pod koniec XIX wieku. Te fale imigracji do wtedy jeszcze osmańskiej Palestyny, a potem brytyjskiej Palestyny zaczęły się jeszcze w XIX wieku i potem trwały przed I wojną światową, po I wojnie światowej. Więc to jakby z punktu widzenia tej całej narracji historycznej II wojna światowa nie ma tak naprawdę wielkiego znaczenia i jakby to, co się wydarzyło w Europie, czyli zagłada Żydów europejskich w czasie II wojny światowej, tak naprawdę do świadomości Izraelczyków, do takiej politycznej tożsamości państwa dotarła dosyć późno. Ruch sionistyczny nie budował na tym swojej tożsamości, ani nawet swojej argumentacji. No, myślałem o II wojnie światowej w kontekście utworzenia państwa Izrael po II wojnie światowej. A jeśli chodzi o drugą stronę, czyli rozumiem o Arabów, którzy tam żyją. No to jest żyją. Często taka narracja o Izraelu jako projekcie kolonialnym, jako projekcie tak naprawdę Europejczyków, którzy niesieni jakąś polityczną ideologią przybyli na Bliski Wschód i tam zaczęli najpierw rozbudowywać swoje osadnictwo, a potem no, drogą zbrojną utworzyli państwo. I to też jest narracja, która jakby pomija zupełnie ten fakt, że no, Izrael to nie jest państwo kolonialne w tym sensie, że nie ma jakiejś metropolii. Tak? To znaczy to nie jest tak jak na przykład z koloniami francuskimi, że istnieją francuskie posiadłości w Algierii, ale oprócz tego istnieje też ta Francja właściwa. No, chociaż akurat Algieria była włączona, była uznawana za departament.
czy jakby no, terytorium właściwe francuskie. Ale no, w przypadku Izraela rzeczywiście no, nie ma metropolii. To znaczy, to no, nie jest tak, że Izraelczycy żydowskiego pochodzenia mieliby dokąd wrócić. Oni tam mieszkają. Tak jak mówię, prawie 80% populacji Izraela tam się urodziło. Ci ludzie nie mają innej ojczyzny. I sugerowanie, że oni jakby nie mają prawa obecności tam, czy odmawianie im z kolei związku z tą ziemią, na której żyją, też jest jakimś no, nieuwzględnianiem historii. Czyli oni mówią, to jest jakaś fanaberia europejskich stolic, które sobie wymyśliły sztuczny twór w postaci państwa Izraeli, tutaj akurat ten Izrael zamontowały. Znaczy, to nie ma takiej sugestii, że to jest w pełni europejski twór, natomiast ten argument, że to Europejczycy niesieni poczuciem winy za to, co sami zrobili w czasie II wojny światowej, popierają Izrael kosztem ludności arabskiej, ten argument oczywiście się pojawia. Panie Marku, a czy możliwy jest jakiś plan pokojowy, jakiś taki pomysł, projekt polityczny, który sprawiłby, żeby w tej części świata trwale zapanował pokój? Czy to jest w ogóle możliwe? Znaczy, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że mówimy o bardzo dużym regionie, gdzie mamy do czynienia z bardzo dużą liczbą aktorów państwowych i niepaństwowych. To czyni tę sytuację trudną, że to nie jest tylko taki krajobraz, gdzie mamy ileś stolic i jakby interesy tych stolic muszą zostać w taki czy inny sposób usatysfakcjonowane, żeby zapanowała stabilność i przewidywalność. Mamy też do czynienia z bardzo wieloma aktorami niepaństwowymi i to przede wszystkim o nich w tej chwili mówimy, takimi jak Hezbollah, takimi jak Hamas, takimi jak Huti w Jemenie, czy takimi jak grupy najrozmaitsze w Iraku, to sprawia, że ten obraz jest znacznie bardziej skomplikowany, liczba zmiennych jest znacznie większa. Trudno sterowalny to jest. Trudno sterowalny, element ideologiczny jest też bardzo, bardzo tutaj ważny. To znaczy, że nie mamy tylko do czynienia z konkretnymi stolicami, w które w miarę w pragmatyczny, przewidywalny sposób kalkulują swoje interesy i na tej podstawie podejmują decyzje, ale jest też ten element ideologiczny, który jest istotny, więc to jest jedna sprawa. Wydaje się, że tak naprawdę wszelkie pomysły, jakie istniały na stabilizowanie sytuacji na Bliskim Wschodzie, 7 października poniosły bardzo poważną porażkę. I to jest to, co Stany Zjednoczone i to, co Izraelczycy przy udziale niektórych państw arabskich próbowali robić w ostatnich latach, no czyli na gruncie pragmatyki, wspólnych interesów, na przykład obawy przed wpływami irańskimi, normalizować relacje z pominięciem niejako tej sprawy palestyńskiej. I to były te tak zwane porozumienia abrahamowe, które parę lat temu zostały nawiązane, znaczy nawiązanie relacji dyplomatycznych między Izraelem, a najpierw Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, czy potem Marokiem, paroma innymi mniejszymi państwami arabskimi. Wydawało się, że to jest taka dynamika, która może trwać, że na końcu tej drogi jest ta nagroda główna w postaci normalizacji relacji z Arabią Saudyjską. No i że w tym sposobem przynajmniej na pewnym odcinku, w pewnym aspekcie region zostanie ustabilizowany. Natomiast te projekty tak naprawdę pomijały kwestię palestyńską, niejako milcząco przechodziły nad nią do porządku dziennego, przyjmowały do wiadomości, że ona spada z agendy i już nie warunkuje relacji Izraela z jego regionalnymi sąsiadami. Natomiast no, ta koncepcja przeżyła spektakularną porażkę. To znaczy problem palestyński przypomniał o sobie w sposób no, niebywale drastyczny i niebywale brutalny. I dla strony żydowskiej, i dla strony palestyńskiej. I tak naprawdę nie wydaje się, żeby w tej chwili ktokolwiek miał pomysł na to, co z tą sytuacją, konkretnie z konfliktem izraelsko-palestyńskim, ale także z całym regionem zrobić. Izrael, ta sytuacja nie sprawia, że ta zbieżność interesów Izraela z państwami arabskimi, na przykład Zatoki Perskiej, ona zniknęła, ona nie zniknęła. I Arabia Saudyjska już zadeklarowała, że potencjalnie byłaby także w przyszłości zainteresowana powrotem do tych negocjacji. Natomiast dopóki ten kryzys dookoła Gazy, dookoła konfliktu izraelsko-palestyńskiego trwa, no to wydaje się, że to będzie niemożliwe i też no, trudno sobie wyobrazić, żeby ta sprawa palestyńska została znowu pominięta. To znaczy, bo widzimy, czym to grozi, jak w spektakularny i dramatyczny sposób ten problem potrafię sobie przypomnieć. Jak państwo sami słyszeli, nawet wnikliwy obserwator spraw w regionie, człowiek, który profesjonalnie
zajmuje się tym, co dzieje się w Izraelu, ma wciąż mnóstwo pytań. No bo pewnie w Izraelu odpowiedzi wciąż brakuje, a to tylko oznacza, że pewnie jeszcze w didaskaliach będziemy do tematu Izraela, Bliskiego Wschodu, Strefy Gazy nieraz wracali. Marek Matusiak, Ośrodek Studiów Wschodnich, bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. Patrycjusz Wyżga, kłaniam się Państwu, zachęcam, by subskrybować kanał, by skomentować dzisiejszą rozmowę. Życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia za tydzień.